Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Arek Brzosek. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywany też Pająkiem i Ołówkiem. Były jeszcze jakieś inne pseudonimy? Pająk, Ołówek to takie tak, pseudonimy z dawnych lat. Goofy czasami, to nie znam w ogóle z genezy tego, tego pseudonimu, ale raczej zawsze był Brzosek. A ty uważasz, że miałeś talent do piłki nożnej? No bo te pseudonimy też wynikały po prostu z gry w piłkę. Tak, no przede wszystkim Pająk. Mm-hmm. Czy miałem talent do piłki nożnej? Jakbym miał, to bym nie był zawodnikiem, no dzisiaj MMA, myślę. No dobrze, ale zapoczątkowałeś późno grę, późno uprawiać sporty walki, no bo w wieku tam 17 lat to jest bardzo, bardzo późno. Patrząc na to, że zrobiłeś taką dużą karierę, to miałeś predyspozycję do sportu. Tak, i zawsze za jaki sport się nie wziąłem, bo jeszcze tam jeden w miarę na poważnie, tenisowy, w miarę na poważnie traktowałem. To się szybko dosyć uczyłem podstaw tak samych w sportach walki. No w piłce nożnej w wieku 17-18 lat zdałem sobie sprawę, że jak grałem, wiesz, w tym wieku gdzieś w AKS-ie, jestem zawodnikiem drużyny, drugiej drużyny tak naprawdę w klubie, to niewiele z tego będzie i uświadamiali mnie mocno o tym koledzy, zostaw tą piłkę, nic z tego nie będzie. Ale to jest ciekawe i tak łatwo dałeś, tak sobie odpuściłeś? Myślę, po prostu no, patrzyłem na starszych kolegów, wtedy grałem w seniorach, mieliśmy starszych kolegów, patrzyłem na kolegów, którzy mają prawie po 30 lat, grają w A-klasie, w okręgówce i wydaje mi się, no bardziej, a zawsze kochałem sport, zawsze chciałem uprawiać sport i wydawało mi się, że już w piłce więcej nie będzie, nie chciałem, może nikogo tutaj nie urażając, tak skończyć jak oni i chciałem jakieś inne sportowe marzenia sobie spełniać, a sporty walki jeszcze zanim zacząłem je trenować bardzo mnie interesowały, oglądałem sobie często jakieś walki i wiedziałem, że nie trzeba być największym kotem, żeby chociażby wyjść do walki zawodowej. Mm-hmm. Także to był taki mój pierwszy cel, żeby zobaczyć zawodowo. A co oglądałeś? Pierwsze, co mnie zainteresowało, pierwsza rzecz, którą widziałem, która zainteresowała mnie mocno sportami walki, był highlighty Mirko Krokopa i to widziałem je naprawdę, miałem kilkanaście lat z kolegami. Pokupowaliśmy sobie koszulki, zrobiliśmy napisy Krokop Team, tak jak on miał wtedy i tak sobie chodziliśmy po szkole. To była pierwsza styczność z MMA, highlighty Mirko Krokopa i podobało mi się przede wszystkim to, jak był brutalny, ale nadal to wszystko było sportowe, brutalne, ale sportowe. Ale wiem, że też boks cię jako trening nudzi, to też udało mi się znaleźć, a dorastaliśmy razem w tych czasach boksu w Polsce, które jeszcze były naprawdę całkiem, całkiem mocne. To było coś, co też zajmowało tobie głowę, czy kompletnie nie byłeś tym zainteresowany? Nie, boks mnie nie interesował raczej aż tak bardzo, tylko jakieś takie duże walki. Jeszcze wtedy Andrzej Gołota te ostatnie pojedynki toczył. Jak ja już tymi sportami walki zacząłem się interesować. Myślę, że takie walki tylko oglądałem, ale nawet się na tym nie znałem. W ogóle boks mi się jakoś nie podobał i zawsze, nawet pamiętam, kiedyś się w TK nagrało i tam był jeden bokser, to nie pamiętam, która to była część TK, jak byłem w gimnazjum, tam był jeden bokser, był też zawodnik taki, powiedzmy, wywodzący się z taekwondo, taki bardziej fighter w tej grze. To o wiele częściej nim grałem niż tym bokserem. A komputer to też była jakaś tam część twojego dorastania? No przyznam, że tak, tak. Bo grałem od dzieciństwa praktycznie od chyba FIFA 03 czy 04, to w każdą odsłonę. Każdą praktycznie. Dopiero zatrzymałem się na 20, bo już 21 i 2 nie miałem, bo zaczęliśmy grać z kolegami w co innego. Ale myślę, że tak. W Call of Duty. W Call of Duty, dokładnie. Chociaż dobrą rangę to wbiłeś? Na Call of Duty? Znaczy tam nie ma czegoś takiego jak wbijanie rank generalnie. No tam przechodzisz te jeszcze raz te oznaczenia, już nie pamiętam, no tak, jak grałem Black Opsa 3. Ale tu masz, wiesz, tu masz w Warzone sezony były, no i w każdym sezonie się wbijało tam level, ale on się zerował w kolejnym. Okay. No i to tak wyglądało. Tam chodzi o coś innego w tej grze, tam chodzi po prostu o euforię podczas wygranej razem z twoją drużyną. Tak. Dużo euforii?
Dużo i wiesz, i to śmiechy śmiechami, ale ja przez tą gierkę poznałem bardzo dużo ludzi, którzy do dzisiaj są moimi bardzo, bardzo serdecznymi kolegami i się nie znałem się z nimi w ogóle, nawet z niektórymi przez pół roku grałem, a nie widziałem ich nigdy na żywo. I zaczęliśmy się kolegować i jeżdżą ze mną na moje walki, wiesz, i z razem utrzymujemy kontakt. Także to jest śmieszne, szczególnie, nie wiem, no, dziewczyny mogą patrzeć, jak faceci grają i się śmiać, że są duże dzieci, ale ja naprawdę zawarłem fajne znajomości przez tą grę. Łączy nas na pewno to, że jeżeli graliśmy, bo ja też grałem, to zrezygnowałem z telewizora i kupiłem sobie monitor i to była faktycznie genialna inwestycja. Dokładnie. To jest jak ktoś zaczyna i jeszcze nie jest dobrze wkręcony w tematy gierek, to od razu pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, żeby być lepszym, kupić sobie monitor. Bo szczególnie przy FPS-ach, bo przy strzelankach, tak? FPS dobrze przyrosło? Tak, tak. Bo monitor tutaj robi robotę. No. Nawet tak jak ty powiedziałeś, że w FIFA jakbyś grał na koda, że znajomi mówili... A to bardziej mnie, to mówiłem wtedy akurat Call of Duty, a w FIFA też mi się lepiej gra. Bo jest po prostu po prostu lepiej też widać tak, to. Tak, to jest bardziej do objęcia oczami. A pamiętasz swój pierwszy komputer? Pamiętam, no doskonale. To był jeszcze na DOSie chyba, tak? To się nazywał DOS. No na DOSie i pamiętam pierwszą grę, jaką miałem. No też pamiętam, ten komputer był taki długo wyczekiwany. Dość późno go, nie wiem, miałem chyba 10-11 lat. I grałem, to była, nie pamiętam, chyba pierwsza odsłona GTA. To była gra, którą męczyłem już wtedy, nawet kody do niej miałem. I tak, pamiętam swój pierwszy komputer, był to zwykły PC stacjonarny i GTA, który był. A czekaj, to była dwójka czy trójka? GTA? Nie jestem, wiem, że to było kilka postaci chyba do wyboru. Ale to już było ta z góry czy z perspektywy? Z góry. Okej, okay, czyli dwójka. Na pewno dwójka. Dwójka, w takim nie jedynka. Dwójka to musiała. Dwójka no to była to dwójka. To i to była gierka, ojejku, i potem czołg się tam biegało. No pamiętam, włączałem komputer, czarny ekran, tam się wpisywał jakiś skrypt, klikał enter i się gra odpalała. Na urodziny dostałeś komputer? Nie na urodziny, jakoś po prostu. Ale pamiętam, że pamiętam doskonale, chyba byłem w trzecia, druga klasa, coś takiego, z 8-9 lat, może 10 max. I tak codziennie przychodziłem do domu i patrzyłem, czy ten komputer obiecany przez taty już jest. I tylko tata komputer i w końcu któregoś dnia się pojawił w domu. Ale nie przepadłeś w tym komputerze tak, patrząc nie, na to, że ruszałeś nie, się? Nie, ja no stop grałem w piłkę. Ja byłem typem dziecka, wiesz, wracałem ze szkoły, rzucałem plecaki na boisko i wracałem poobdzierany, brudny na sam wieczór. Także ja byłem takim typem dziecka, mało grałem. Jak już byłem starszy i konsola wjechała, no to może tak pół na pół, ale ja byłem całe dnie z piłką pod pachą na boisku. A ten twój dom to był taki, już powiedziałeś o tacie, to był taki dobry dom? Nie było tragedii. Jestem z tak zwanej rozbitej rodziny, pochodzę. Rodzice się rozwiedli bardzo, dość szybko, no miałem chyba, nie wiem, 10 lat, coś w tym stylu, ale to było tak, że tata nagle z dnia na dzień się nie urwał z domu, tylko tak już stopniowo ja się z tym oswajałem, że jego nie ma. I no, ale to uważam, że wiesz, wszystko było zdrowe. Wszystko było zdrowe. Cały czas miałem kontakt z ojcem i w domu miałem dobrze z mamą i było w miarę normalnie. W miarę normalnie, no mówię, mieszkałem z siostrą wtedy i z mamą. Większość dzieciństwa spędziłem, potem jeszcze doszła druga siostra w międzyczasie, ale było normalnie u nas w domu. Nie było patologii. A siostra jest starsza, młodsza? Mam dwie młodsze siostry, jedna 2 lata młodsza i jedna ma 16 lat teraz. Dobrym byłeś bratem? Przeciętnym. Czasem. Przeciętnym daje nam furtkę. No właśnie. Bo tak jak powiedziałem, no bez patologii, ale też wiesz, wspólne wyjścia niedzielne do kościoła, czy obiady całą rodziną, czy nie wiem, wigilia na 30 osób, no to jednak też nie było nas do tego w domu, ale też nie było nadmiernej patologii. No ja czy byłem dobrym bratem? Bójkę nie jedną z siostrą stoczyłem, pamiętam jakieś podbite oczy, wybite zęby, oczywiście jako dzieciak. I tak, to jest klasyka. Zdziwiłoby mnie, gdybyś powiedział, że wczoraj właśnie odbyliście. Nie, to jest klasyka, ale zdarzało mi się na każdym etapie życia z siostrą jedną czy drugą pokłócić, nie gadać pół roku, potem znowu gadać, potem nie, także to jest, myślę, że normalna sprawa. A fajnie się dorastało na tym Powiślu? Tak, bardzo. No ja, no o, a wcześniej mi też zadałeś takie pytanie a propos marzenia i to jednak chyba mam większe marzenie niż to mistrzostwo UFC, chyba jednak, żeby mieszkać już do końca życia na Powiślu, no bo to jest moje ukochane miejsce, ogólnie Warszawa, ale Powiśle szczególnie, no Powiśle jest po prostu no idealnym miejscem na ziemi, centrum wielkiego miasta, do tego zielono, cicho, także tak. A mocno Powiśle się zmieniło z twojej perspektywy? Bardzo, szczególnie
te osiedle, na którym ja mieszkałem, Marienstadt, ale bardzo mocno. Bardzo często tędy przyjeżdżam i to jest naprawdę miejsca, z którymi kiedyś, na których się wychowywałem, mogę powiedzieć, że wychowały mnie te miejsca, to ich już nie ma. Dawno zastąpione są budynkami nowymi czy czymś innym. Także albo na przykład u nas osiedle całe Marienstadt jest zarośnięte po kolana, miejsca, gdzie my jeszcze w piłkę niedawno graliśmy. Także bardzo mocno się zmieniło to Powiśle. I przede wszystkim jest to drogi teren i bardzo dużo mieszkań tutaj nowych powstaje, apartamentowców. I one zajmują teraz coraz więcej miejsca. I wyobrażasz sobie taki wielki apartament? No to by było marzenie. Mistrza, tak. KSW? To było marzenie, ale ceny tu też są mocne. No ale myślę, że jako mistrz KSW to bym sobie mógł pozwolić na takie. A w młodości powstała ta miłość do perkusji? Bo to jest coś, co mnie bardzo zainteresowało w twojej historii. No, miłość po prostu bardzo z młodości. Ja ci powiem też, skąd mi się wzięło w ogóle zajawka na rocka. Właśnie z tych highlightów, o których ci mówiłem, bo tego oglądałem kiedyś bardzo dużo na YouTubie i tam większość filmików była pod kawałki rockowe i bardzo polubiłem takie klimaty. I a co do tej perkusji, może nie nazwę tego miłością, ale takim bardzo dużą chęcią to jest taka kolejna rzecz, której bym się chciał nauczyć, która jakbyś mi dzisiaj zadał pytanie, czy chcę się czegoś nauczyć w jeden dzień, czego chciałbym się nauczyć w jeden dzień, to byłoby chyba to granie na perkusji, bo wiem, że to musi być mozolne i zająć lata, a fajnie by było się nauczyć i sobie tak pograć czasami. A dużo słuchałeś muzyki jako dzieciak? Tak, cały czas. To co, czego słuchałeś? Wszystkiego, naprawdę. Każdy gatunek, może nie w każdej sytuacji każdy gatunek, ale no najwięcej to chyba house. House'u takich elektronicznych brzmi. Pamiętam kiedyś jeszcze w gimnazjum, no to wszyscy słuchaliśmy. No i ja szczególnie byłem wielkim fanem. Takie sety były Energy 2000 i one tam były Energy 2000 01, 02, 03, 04 i takie sety. Białe rękawiczki. Tak, coś takiego. I po godzinne sety to miałem MP3 taką Creative i sobie z nią latałem do szkoły, słuchaweczki i właśnie takie sety leciały, ale też hip-hopu. I właśnie z hip-hopem to się chyba zatrzymałem na tamtych czasach, bo powyżej 2010 to raczej nic nie słucham. Oczywiście to, co wyszło powyżej 2010. Także to było to. Hip-hop i myślę taka elektronika, jeszcze wtedy nie potrafiłem jej sprecyzować. Później trochę już się ukierunkowałem na house, funky house, bardzo lubiłem. Takie już łagodniejsze brzmienia. Także to jest taka muzyka. A w naszym pokoleniu jednak modne zaczęło robić się rapowanie. Ty nigdy nie próbowałeś? Nigdy nie miałeś żadnych romansów z muzyką? W ogóle żadnych. Że widziałem kolegów w otoczeniu, którzy próbowali, to z nich zawsze była tak zwana beka i ja nawet nie, w ogóle nie w tą stronę. Kiedyś, to już pewnie też słyszałeś, miałem przygodę z tańcem, jeśli chodzi o takie muzyczne akcenty i to też było w dzieciństwie i może do tego miałem jakąś smykałkę, bo mi nawet szło całkiem dobrze. No skoordynowany. Tak mi się wydaje, że to może mieć połączenie, no zresztą to jest sport chyba. Tańc to jest sport. Tak. Znaczy nie chyba, no jest to sport. I myślę, że jakiś taki, nie chcę tego zbyt szumnie nazywać, ale może ma talent, smykałka do sportu mi pomagała w tym, żeby nawet się tego szybko nauczyć. A ty byłeś grzecznym dzieckiem do pewnego momentu? Etapami. Miałem bardzo etapy takie, wiesz, no bardzo nieznośne. Miałem później etapy takie, że czerwony pasek to praktycznie na świadectwie u mnie była normalka, a miałem później już takie etapy, że mnie ze szkoły wyrzucali. No wiem, także, 17-18 lat. Ja miałem mocną sinusoidę, także jeśli zaczniemy od początku, no to w podstawce była tragedia ze mną, pomimo tego, że się dobrze uczyłem, no bo w podstawce to musiałem być w tej szkole, zawsze na niej byłem, uważałem na tych lekcjach i zawsze byłem. Ja tak się śmiałem zawsze całe życie, że moją edukację to na talencie przebrnąłem, bo jak ja już byłem na tej lekcji i słuchałem i wiesz, i nie spałem, to na sprawdzianach wszystko potrafiłem rozwiązać, napisać, ale jak mnie nie było, no to mnie nie było. To bardziej już liceum. Ale jeśli chodzi o podstawkę, dobrze się uczyłem, ale byłem strasznie niegrzeczny. Moja mama, to już nawet były momenty, mama została kiedyś, pamiętam, wezwana z mamą takiego mojego innego kolegi z osiedla. I zostało im przedstawione ultimatum, że albo jesteśmy we dwóch wysłani do ośrodka dla dzieci takiego. Dla OHAP-u? Do coś takiego, tak, że daleko od domu będziemy tam mieszkać i się resocjalizować, albo mają z nami siedzieć
na, nie, to inaczej było, to nam chyba już wtedy zaproponowali ten wyjazd. Moja mama powiedziała, że nie ma takiej opcji, że może nawet się zwolnić z pracy, siedzieć ze mną na każdej lekcji w ławce, ale no nigdzie mnie nie wyśle, nie? Mhm. A pamiętam, z tego co pamiętam, to właśnie ten kolega, o którym mówię, to pojechał, no i moje życie się inaczej potoczyło, jego chyba też. Tak, bo tam z build w jedną stronę. No ja myślę, że to wcale nie resocjalizuje tak, jakby chyba każdy sobie to życzył. To działa w drugą stronę. To tam spotykasz takich samych, jakimiś. Tym bardziej jak wiesz, jak masz 10-11 lat, no to no, umówmy się. Jak masz 11 lat, to i takie same dzieci są wokół ciebie, to jest dramat. Mhm. Także byłem takim dzieckiem i było grubo w podstawce. I potem zmieniłem szkołę. Już to było gimnazjum, pierwsza klasa, chodziłem na Targówek. Mieliśmy klasę sportową. Graliśmy w piłkę w klubie GKP i nad nami czuwał nasz trener i jednocześnie też nauczyciel WF-u z tamtej szkoły, trener Adam Krzyżanski. Pozdrawiam serdecznie, bo na pewno jakiś wkład w mój rozwój sportowy, mentalny miał. I to było, wiesz, tam byłem grzeczny. Wszyscy chodziliśmy jak w zegarku, lekcje odrobiane. Na treningach nam sprawdzał zeszyty, czy wszystko jest odrobione przed lekcjami, bo mieliśmy treningi rano przed szkołą. Kary były od niego za jakieś uwagi, wiesz, pamiętam 100 kółek wokół boiska za, nie wiem, za jakąś uwagę czy coś w tym stylu. Także tam naprawdę chodziłem jak w zegarku, bardzo dobra średnia. Zmieniłem po pierwszej klasie szkołę, bo się rozpadł nam klub, wróciłem na Śródmieście, już przypadłem. Trafiłem właśnie to, co gadaliśmy przed chwilą, trafiłem po prostu w klasę 30-osobową chłopaków, którzy byli gorsi jeszcze ode mnie. I wszyscy to, co się tam działo w tej szkole, to wspominasz, mamy po 30 lat z kolegami. Oni też mają wpływ na twoje życie dzisiaj. Też, no. Z kolegami mamy po 30 lat i my to, co w gimnazjum się działo, jak my wspominamy gdzieś na jakichś spędach ze znajomymi, to się ludzie za głowę łapią, jak my mówimy, co my w gimnazjum robiliśmy. Bardzo chętnie bym powrócił do tych czasów, bo naprawdę było śmiesznie. Ale to był bunt? To tak jak sobie masz dzisiaj, jesteś dorosłym gościem i patrzysz na to, to był taki bunt nastolatka? Nie, bardziej takie bezstresowe wychowanie bym powiedział, że możesz sobie prawie na wszystko pozwolić, do tego koledzy, którzy cię dopingują i wiesz, i chcesz być taki fajny jak oni. Mhm. Myślę, że to bardziej to, nie żaden bunt. Ja jakoś nie wierzę chyba w takie rzeczy jak bunt nastolatka. No, w twoim odniesieniu to jest ciekawe, ale mówisz, że jesteś emocjonalną osobą. Czym taka emocjonalność się u ciebie przejawia? No przede wszystkim łatwo mnie wprowadzić w taki stan, może nie nazwę tego wzruszeniem, ale melancholijny, jakimiś takimi emocjonalnymi zagrywkami, typu wiesz, zdarzało mi się, miałem jakiś wywiad, to tam paliłem gupa, że wszystko jest okej, a mi się oczy zaszkliły, jak tam mi zaczął redaktor jakieś, wiesz, przywoływać moje jakieś marzenia. I tu myślę, że to jeśli chodzi o takie rzeczy, jestem wrażliwy, bardzo jestem na pewno wrażliwy jakoś, jeśli chodzi o krzywdę słabszych ludzi, bardziej dzieci, to mam na myśli. Na przykład ciężko bardzo mi czytać o, wiesz, o jakieś newsy, o dzieciach, które tam, nie wiem, zostały skrzywdzone, przez kogoś skatowane. Sam mam syna i to jest, wiesz, od tamtej pory, myślę, odkąd się urodził, to jeszcze inaczej na to patrzę. Ciężko mi też się, ludzie mi często wysyłają jakieś rzeczy, że mu udostępnił linki do zbiórek. Chore dziecko, zdjęcie mi wysyłają tego dziecka na wózku albo wiesz, z jakąś rurką w nosie niepełnosprawny. No to aż mi się, nie chcę na to patrzeć, ale nie chcę mi się na to patrzeć, nie mam ochoty na to patrzeć w takim sensie, że jest mi tak przykro i aż mi to tak łamie, no że po prostu nie chcę sobie, wiesz, psuć głowy i dnia i naprawdę no, jest przykro to dla mnie strasznie. Staram się jak mogę w takich sytuacjach, żeby nie wiem, chociaż trochę tej swojej empatii przekazać, pomocy jakiejkolwiek, jak tylko mogę, bo to jest taki ciężki temat dla mnie chyba, tak. Chyba tak jak krzywda małych dzieci. To nie jest też tak, że ty masz trochę dwie skrajne osobowości w jednym gościu, że no, jest jakaś strona zawodnika, który walczy w klatce, a z drugiej strony jest właśnie ta strona tego gościa, który właśnie jest piekielnie empatyczny, nawet bym powiedział, że delikatny w wielu kwestiach i wrażliwy, ale gdzieś tam jednak łączy się to w tobie jednym. Można takie mieć poczucie, natomiast uważam, że to jest normalne, że ktoś, powinno być to normalne, że ktoś tak reaguje. Życie, nie wiem, no, krzywda dziecka cię tak łamie. No to powinno być totalnie normalne moim zdaniem i nie powinno być to, że ktoś jest empatyczny, czy ma jakąś cechę, tylko po prostu, że jest normalny. No dobrze, ale porażki na przykład nie są wtedy przez ciebie interpretowane trochę głębiej? Moje? Nie. Nie są i co, przegrałem i tyle i jedziemy dalej. To jest na tej zasadzie jakoś, no kurczę, też
nieskromnie powiem, że nie przegrałem jeszcze chyba walki w momencie, że mi na nie niesamowicie zależało i przygotowywałem się i rzuciłem wszystko, na jedną kartę postawiłem i no, zawsze te największe moje pojedynki wygrywałem. To jeszcze mam nadzieję, że ci o tym nie będę mógł nigdy opowiedzieć. Natomiast te porażki, które poszły do tej pory sportowe, no to raczej nie. Raczej nawet mimo, że jedna czy dwie zmotywowały bardziej do czegoś, nie wiem, kolejna, no to pokazała mi, jaki jest świat, powiedzmy, nie wiem, gdzie tam mnie gdzieś przewieźli na werdykcie. Także myślę, że to nie ma przełożenia na sport chyba. Mm-hmm. Teraz w każdej rozmowie pada to, że gala jest w twoje urodziny i to wiadomo. A są takie urodziny, które wspominasz sentymentalnie? Urodziny? Mm-hmm. No choćby ostatnie, 30, bo były, obiecałem sobie kiedyś, że jak do 30 nie będę miał swojego wesela, to sobie na 30 zrobię. I sobie zrobiłem. Także było grubo, dużo osób na sali weselnej. No, czekaj, ile? Słucham? Ile osób? 120 było. O. I na sali weselnej? Tak. Ale to było, no naprawdę było przyjemnie, no było totalnie jak na weselu. Bawili się wszyscy, tylko, nie no, tort chyba nawet nie wjechał, albo jak wjechał, to nikt nie zwrócił na to uwagi. Także to są takie urodziny, które chyba wspominam najlepiej, no są to urodziny sprzed roku, ale były tak, jak sobie wymarzyłem, o. A 18? To były jakieś... Pamiętam. Niespecjalnie też finanse mi na to nie pozwoliły w tamtym. Nie miałem tak zwanego Sweet 16, wiesz, że wyjechałem limuzyną, podjechałem pod klub czy coś. Po prostu ze znajomymi zorganizowałem, pamiętam, grilla, a potem poszliśmy wszyscy sobie jakąś lożę wtedy na takich młodzieżowych imprezach. Były kiedyś dość popularne w Warszawie. Chodziło się od 16 lat na imprezy do klubu i to tak wyglądało całkiem klasycznie. A kiedy byłeś na pierwszym meczu Legii? To pamiętam doskonale, to było 2000, dobra, no niedoskonale, bo nie pamiętam, 5 czy 6 rok, mógłbym sprawdzić w internecie. No miałem wtedy chyba 13 lat i Legia przegrała wtedy z Zagłębiem Lubin. Zagłębie Lubin zdobyło u nas mistrza. Okej. Okay. Także to można łatwo sprawdzić, który to był rok. I to miałem, to jakoś tak miałem chyba 13 lat, bo byłem w drugiej gimnazjum, 13-14 lat. I w kibicowanie wkręciłeś się w wieku 17-18 tak naprawdę, czy ta miłość była już trochę wcześniej? Nie, ja schodziłem, jeśli chodzi o bycie, tak wiesz, za Legią, jak to się mówi, śmiesznie to brzmi, no to byłem tak naprawdę od dziecka, no bo koledzy byli, nawet miałem jakieś na pewno szaliki, koszulki Legii, kubki w domu i byłem za Legią, a zawsze jak mnie ktoś zapytał, ale wiesz, no jak ty pytasz dziecko, no to na pewno nie będzie poważna odpowiedź. I od tego pierwszego meczu, no to już w miarę regularnie, na ile mi budżet pozwalał, chociaż te bilety, pamiętam, były bardzo tanie, to na te mecze się chodziło, ale najwięcej chodziłem za mało lata, czyli jak miałem te 13, 14, 15 lat gimnazjum, to najwięcej chodziliśmy na hokeja wtedy. Po pierwsze bilety były tańsze, po drugie nasi koledzy grali i często mogliśmy wejść za darmo. Nasi koledzy tam grali z sekcji z gimnazjum, oni mieli sekcję swoją, także na hokeja, a tam był normalnie na hokeju doping prowadzony, tam było zawsze też fajnie. Także bardzo dużo na tego hokeja chodziłem, na piłkę to tak rzadziej, ale też chodziłem i tyle, to cały czas było, aż tak jakoś Legia na nowym stadionie zacząłem regularnie chodzić już praktycznie na każdy mecz i zacząłem jeździć na wyjazdy też w tamtym okresie, bo chciałem zobaczyć koledzy, których gdzieś poznałem podczas kibicowania, jeździli na wyjazdy, to dawajcie, pojadę z wami, pojechałem, mój pierwszy wyjazd od razu był gruby, bo do Bukaresztu. I od tamtej pory regularnie się zacząłem pojawiać wszędzie. Zajawka na sporty walki wzięła się z kibicowania? Skąd wzięło się tak naprawdę kibicowanie? Kibicowanie no to wzięło się po prostu z tego, że lubiłem piłkę. Legia jest naszym największym klubem. Wychowałem się na Powiślu, to nie mogło się inaczej skończyć. Po prostu zawsze się interesowałem tym. Jeśli chodzi o sporty walki, to przyznam, że połowicznie tak. Trochę się też z kibicowania to wzięło, bo wszyscy koledzy, którzy kibicowali, też trenowali. Bo zawsze było przypadek. Takie przekonanie. Przypadek. No, ja zawsze było przekonanie, że kibic Legii to ma być, wiesz, to musi być twardy gość, o twardych muskułach i niezłomnym charakterze. No i trzeba było trenować sporty walki, żeby to wszystko osiągnąć. Jak twoja mama zareagowała na to, że chodzisz na mecze, a równocześnie trenujesz sporty walki? Na początku, ja pamiętam też chyba jakoś w miarę doskonale, że mama pewnie przyłożyła jakiejś większej wagi, bo to było, tak jak powiedziałem wcześniej, grałem w piłkę, potem w gimnazjum miałem epizod z tenisa stołowego, bo też była sekcja i po prostu stwierdziła, że to jakaś moja kolejna fanaberia, może niekoniecznie te mecze, ale te sporty walki. A z meczami mama nie walczyła? Nie, bo z meczami to było tak, no, że po prostu one się pojawiły dość wcześnie i przyzwyczaiła się do tego. Raz poszedłem, nie wiem, dwa mecze w sezonie, trzy zaliczyłem, potem więcej i to tak jakoś stopniowo się
stopniowo rosło. A jeśli chodzi o sporty walki, to jakoś na początku w ogóle nie przyłożyła do tego uwagi, bo stwierdziła, że to znowu się zawsze wziął i nie wiadomo, co z tego będzie. Także myślę, że dopiero przy pierwszej jakiejś poważnej walce już zaczęła ogarniać, że jest poważnie. I czyli pierwsze poważnie mam na myśli, jak jest to była zawodowa, chyba w Gdańsku walczyłem wtedy, to była pierwsza zawodowa walka. To już wtedy pamiętam, że tak przejęła już, a co to, gdzie ty jedziesz, a jak to będzie wyglądało, a gdzie to można zobaczyć. Także to był pierwszy jej kontakt ze sportami walki. A jak miałeś te 17-18 lat i tak zaczęło się robić grubo dookoła ciebie, to tak jak powiedziałeś, że mama wcześniej reagowała, to jak było wtedy, kiedy zacząłeś przynosić te problemy już jako prawie dorosły człowiek? Też się starała, ale ja byłem już taki na też, sam siebie bym za ucho wytargał, jak sobie wracam pamięcią. Pamiętam, jak mnie wyrzucili właśnie ze szkoły, jak miałem 18 lat, no to jeździła ze mną po Warszawie, chyba w 5 szkół razem zaliczyliśmy, żeby mnie gdzieś przyjęli, no ale osoby, która została wyrzucona do liceum, z liceum, ciężko gdzieś ją przyjąć do innego, tym bardziej ja pamiętam, ta głupota to była z naszej strony, bo wyrzucili mnie ze szkoły, liceum osieckiej. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Na skikampie i pojechaliśmy, bo przecież dużo znajomych chodziło tutaj do Paczyńskiego na powierzchni. No, a to jest dobre liceum. No tak. I nie wiem, co nas w ogóle, co to był za pomysł, żeby przyjechać tutaj z Kuparę się próbować dostać, bo nam podziękowali prawie, że na początku. No, ale starała się, jeździła i ja w końcu sobie sam znalazłem rozwiązanie, bo też poszedłem do takiego liceum, do CKU. Tam chodziliśmy. To jest dla dorosłych, tak? Tak, dla dorosłych, ale ja w klasie to ja byłem prawie najstarszy, mimo że tam byłem chyba raz tylko nie zdałem. Raz i potem raz tam. Także to było dla dorosłych tylko z nazwy. Tam chodzili po prostu ludzie z różnymi historiami do tej szkoły. Ale nie tylko złymi, no bo tam na przykład do tej szkoły chodziło bardzo dużo sportowców, którzy nie mogli chodzić codziennie do szkoły, bo uprawiali sport, to chodzili sobie do takiej zaocznej. I też u mnie ktoś był, ale już teraz nie pamiętam kto, to właśnie też uprawiał sport i też kończył CKU, dlatego wiedziałem, że to jest tego rodzaju szkoła, bo właśnie nie mógł trenować, będąc normalnie w szkole. Nie jest w takiej szkole najgorsze towarzystwo, jak się myśli, wbrew pozorom, są gorsze miejsca. No ale to była właśnie taka szkoła dla osób, które albo sobie nie radziły w zwykłej i miały różne problemy ze swoim charakterem, albo dla osób, które po prostu, tak jak mówisz, uprawiają sport, młode mamy tam chodziły i tak dalej, i tak dalej. Ale nie myślałeś tak trochę, że twoje życie zaczyna skręcać w złą stronę, tak, wyrzucili cię ze szkoły i coś dokładnie tak było. Dokładnie tak było właśnie w tamtym momencie, mniej więcej jak miałem 18 lat, 19, że tak stwierdziłem, że trzeba się złapać za tak zwane jaja, bo no kurde, jest słabo, wywalili mnie ze szkoły, jak mogę szkoły w ogóle nie skończyć. I jeszcze dwa razy nie zdałem w liceum i to tak, no tak jak wcześniej też wspominałem, no jak już byłem na tych lekcjach, no to było dobrze, ale często mnie nie było i to za frekwencję mnie walili. I to był taki moment, weź się gościu ogarnij, bo chociaż skończ tą szkołę i nie róbmy wstydu. O studiach nie marzyłem, że w ogóle się wybiorę, też ze względu, no bo znałem siebie i zacząłem jakoś, nie może więcej uwagi do tego sportu przykładać, mimo że też wtedy zaczynałem, tak naprawdę nie wiedziałem, jak w jaką stronę to pójdzie. Okej, no ale mówię, że też był, mieszkałeś z mamą, ale kontakt z tatą pewnie cały czas mniej więcej był. To nie było tak, że to już była taka prawdziwa męska rozmowa, że słuchaj, to zaczyna wyglądać niebezpiecznie, bo twoja optyka to jest jedno, ale optyka rodziców z tej perspektywy dziecka, którzy się też o ciebie martwią, bo wydaje mi się, że oni się zdecydowanie bardziej martwili o twój los niż ty w tamtym momencie. Na pewno. No, to jeśli chodzi o mamę, to byłem, myślę, że to było bardziej na zasadzie, że już jej po prostu ręce opadły i rób co chcesz. No. A jeśli chodzi o tatę, to no, to co miał mi powiedzieć? Sam, że tak to ujmę, prowadził życie bumelanta cały czas i no, nie mógł mi raczej powiedzieć, ogarnij się, bo nie wiem, ja skończyłem taką i taką szkołę, czy takie i takie studia i ty też by było dobrze, jakbyś to zrobił. No nie mógł mi tak powiedzieć, bo sam tak nie zrobił. Myślę, że to po prostu sam i też koledzy, no bo też miałem, bojałem się, jak to się mówi, w różnych środowiskach i też miałem środowiska kolegów ogarniętych, jeśli chodzi o sprawy życiowe, typu szkoła, praca i mnie trochę też oni pchali, weź skończ tą szkołę, idź do tej szkoły. No i skończyłem, chodziłem, zdałem maturę, teraz kończę studia i już się kończy w lipcu, nie? Z magisterka. Tak, 31 rok życia, kończę w końcu edukację.
Nie mogłem się doczekać. To jest aż niemożliwe, patrząc na tę drogę taką dość wyboistą, że ty się uratowałeś od melanży i od narkotyków. No to prawda, bo mimo tego, że symptomy w postaci właśnie olewania szkoły, czy nie wiem, spania do 12 i nie robienia nic konkretnego swoim życiem, nie było nigdy problemów aż takich skrajnych, jak jakieś właśnie picie, czy branie narkotyków, zażywanie, czy wiesz, czy imprezowanie po kilka dni, gdzie właśnie w wieku 18 lat się to zaczyna robić. Jakoś mniej więcej 17-18, pierwsza styczność i przepadasz. A ja właśnie w tamtym czasie jakoś tak wolałem sobie iść na trening i oczywiście piłem alkohol, ale no nie jakoś przesadnie. Zdarzyło mi się, nie wiem, z kolegami gdzieś, kurde, kupowaliśmy sobie w wieku 17 lat piwa, siadaliśmy na ławce i wiesz, sobie piliśmy, jedliśmy chipsy, ale co bardziej się ograniczało do tego. Jakoś też zawsze miałem taki przed tymi używkami strach wewnętrzny. Bałem się po prostu, po pierwsze, co ze mną zrobią, po drugie, że przepadnę i wiesz, nigdy mnie nie... Jak byłem, zaczynasz brać narkotyki i się uzależniać, jak jesteś młody i głupi, a ja jak byłem młody i głupi, nie zacząłem, no to później to już w ogóle nie byłem aż tak głupi, żeby zaczynać. No tak, to jest bardzo, bardzo bezpieczne, bezpieczne podejście, ale też mądre, tak wyjątkowo mądre. Ale to cały czas miałeś takie marzenie, bo te sporty walki, no powiedzmy, że można było je uznać, że trenowałeś się po to, żeby dobrze się czuć podczas meczów. Marzyłeś o karierze wtedy? Dlatego też mogło cię te alkohol, te narkotyki i ta cała zabawa cię tak bardzo nie interesować? Nie, ale nie marzyłem aż takiej dużej. Nie marzyłem nigdy nawet o KSW, ale chciałem uprawiać sport i w miarę się normalnie prowadzić. To bardziej o to chodziło. Nic wielkiego, nie będę teraz udawał, że wiesz, że zawsze wierzyłem, że osiągnę nie wiadomo co, no bo wierzyłem w siebie, ale no mówmy się, naprawdę trzeba mieć grubą wiarę w siebie, żeby siebie po pierwszych kilku treningach widzieć w KSW albo w Glory na ringu z Badrem Harim. No to trzeba być naprawdę wielkim marzycielem. To ja nawet o tym nie... To nie było takie moje realne marzenie, jakiś bardziej sen. Że, no bo zacząłem późno, zdawałem sobie sprawę, że wiesz... No bardzo późno. Że może być różnie, ale jak już później, im dłużej trenowałem, im więcej ludzi poznałem, po takich historii jak ja, to było bardzo dużo. W sportach walki zaczyna się często późno przygodę i można osiągnąć dużo, bo sporty walki to jest jednak trochę inny sport. Wymaga od ciebie trochę więcej niż tylko umiejętności techniczne i predyspozycje fizyczne. Wymaga trochę więcej i nie każde dziecko to ma. Bo tak jak porównując do piłki, czy do tego tenisa stołowego, jak nie zaczniesz w wieku dziecięcym, no to później nie masz co liczyć w ogóle na jakąkolwiek przygodę z tym sportem. A w sportach walki właśnie tak nie jest. Tutaj głowa odgrywa tak dużą rolę, że wystarczy, że jesteś dojrzały, pewny siebie, zdecydowany i przede wszystkim lubisz tą adrenalinę i wtedy możesz też dużo osiągnąć. Czasami też plusem jest to, że nie jesteś tak bardzo obity. No bo jednak są zawodnicy, to którzy prawda. Są dość mocno zużyci. To prawda, bo zaczynają w wieku 20-19 lat karierę zawodową, gdzie ja zacząłem w ogóle praktycznie starty i wiesz, 50 walk, to się wszystko odkłada i szybko kończą. Także ja jest nadzieja, że powalczę długo. Myślę, że to jest bardzo, bardzo realna nadzieja. Ty jak miałeś 20 lat, mniej więcej chyba stałeś na bramkach, to też zastanawiałem się, czy jak tak pooglądałeś naćpanych i pijanych ludzi, to mogłeś stwierdzić, że no to chyba też nie jest dla mnie, nie? Taka zabawa. Bardziej to o takich ludziach właśnie mówisz, myślałem w ten sposób, czy nie mają nic innego do roboty, stoję tutaj co tydzień i co tydzień widzę te same gęby. Jakbyś postał na Mazowieckiej przez może nie miesiąc, bo to jest tylko 4 weekendy, 2 miesiące, 8 weekendów, to ja ci gwarantuję, że 50% po weekendów, czyli no co najmniej jedną osobę, która tam chodzi regularnie, zobaczy co najmniej 4 razy przez te 8 weekendów, bo tam przychodzą ci sami ludzie, to jest niesamowite, jak ile dowiadujesz się o ludziach pracując w takich miejscach. Stałem od właśnie 22 jakoś roku życia na bramkach przez 5 prawie lat, 4-5 lat, coś takiego. Nawet od 21 roku życia, przez 5 lat. I naprawdę, ja widziałem te same gęby co tydzień, praktycznie. To jest niesamowite. I właśnie zastanawiałem się, co oni w życiu robią, a inaczej, dlaczego nie robią nic normalnego w życiu, skoro są tutaj co tydzień? Czy im tak bardzo się podoba? I wiesz, a druga sprawa, że też cieszę się, że na tych bramkach postałem, bo mi się imprezy znudziły. Jeszcze jak byłem młodszy przed tym staniem na bramkach, to zawsze było, idziemy gdzieś w weekend, wiesz, zawsze temat był rzucony, a później to co, jak miałem wolny weekend, że gdzieś nie stałem, to nawet nie myślałem, żeby gdziekolwiek się wynurzyć do domu. Także znudziło mnie to, patrzenie na te imprezy,
też nie było jakiejś wielkiej patologii, nie widziałem nie wiadomo czego, nie stałem na wiejskich dyskotekach, chociaż się zdarzyły sporadyczne razy, ale nieregularnie. Ale jeśli chodzi o te stania w bramkach, to też mi ale zło się tam widzi. To jest zło, ale to jest na zasadzie, że ja widziałem to, ale śmiałem się z tego, machaliśmy to ręką. No wiesz, to było jak pierwsze parę miesięcy stania, 2-3 miesiące, pierwsze moje weekendy, to oczy takie szeroko otwarte, wiesz, co tu się dzieje, jeszcze stałem w strip clubie jednym. W Sogo. Tak, i to było takie, wiesz, ale po paru miesiącach, to już nawet mnie, w ogóle nic mnie nie było w stanie zaskoczyć. Ludzie, wiesz, no, w każdym stanie nic mnie nie było w stanie zaskoczyć, po prostu wszystko przyjmowałem jak codzienność. Dzisiaj brzmisz na bardzo spokojnego gościa. Zawsze taki byłeś, czy byłeś kiedyś impulsywny? Jestem cały czas, myślę, ale to jest, zawsze byłem taki, że ten ląd miałem bardzo długi. Ja miałem naprawdę zawsze bardzo długi ląd, ale jestem impulsywny dalej. No niestety, no agresja była w moim życiu zawsze i cieszę się, że też była, bo w sporcie jest bardzo przydatna. Ale masz taki moment w walce na przykład, że widzisz, że jest strategia, jest wszystko ułożone, ale odpala ci się coś tam w głowie i że robisz się agresywny już poza aspektem sportowym. Nie, ja tak nie miałem jeszcze nigdy. I szczerze, ja nie wiem, jak ludzie, zawodnicy, tak potrafią mieć, bo naprawdę tam nie masz siły ani w środku, nie masz siły na jakieś głupoty. I ja bym nawet nie pomyślał w trzeciej rundzie walki, żeby po wale przeciwnika, mówię tutaj o kickboxingu, bo w MMA to dalej jest walka w parterze, i żeby podejść do niego i jeszcze mu go przekopać na, wiesz, jakiś wykonać taki agresywny sportowy ruch. Nigdy nie, w ogóle mi to nie przyszło przez myśl, bardziej z uwagi na to, że nawet jakby kogoś bardzo nie lubiłem, a nie lubiłem, jak się z nim biłem, to mi to nie przeszło przez myśl po prostu z uwagi na to, że jest fokus i jest zmęczenie i nie ma, wiesz, agresja. To jest inna agresja też, wiesz. Agresja taka sportowa to jest zupełnie co innego niż taka gdzieś, powiedzmy, na ulicy. Ktoś mnie naprawdę by zaszedł za skórę, się da na niego rzucić, a co innego w ringu się bić z kimś. Naprawdę, my to traktujemy wszyscy jak sport, to nie jest żadne mordobicie. To jest, musisz być szybszy, celniejszy. Tak, tak, skupiony. Ale wiesz, czasami jesteś tak bardzo zmęczony, wycieńczony, albo na przykład tak ktoś cię zaskoczył. Ja już nawet nie mówię, że to wymyka się z reguł, tylko że to jest jak drugi bieg. Czy czasami to nie może być drugim biegiem takim, że po prostu to, że to jest w mindsetie. Taka sportowa, no zaciśnięcie zębów, bardziej no, może tak, o tym mówisz. Tak. No to tak, no to nie wiem, jest sytuacja dobra, dawaj przyciśnij, bo jest, przegrywasz rundę, coś, zaciskam zęby, dwie, trzy akcje, przyciskam, wjeżdżam. To tak, no to to i nie wiem, ale ja nie wiem, czy ta agresja ma coś wspólnego z tą agresją poza. Okej. Okay. Masz 40 walk amatorskich. Dużo więcej odbyło się bez sędziów? Podchwytliwe pytanie, tak już prawie odpowiedziałem. Bo jakbyś powiedział poza ringiem, no to bym od razu się czaił, o co chodzi. Musiałem się zastanowić. Tak normalnie. O. Nie wiem, czy nie będę mówił. Wymyślał historię jakieś, teraz się tutaj kłamywał pod wyświetlenia, że nie wiadomo, ile mam tych starć ulicznych. Ale no, po prostu tak jak się w życiu zdarza. Trzeba było... Proszę cię, no. Tak jak się w życiu zdarza, to tak jakbyś dwa razy kogoś, bo ktoś cię na przystanku zahaczył. Nie, ja się nie biłem nigdy z ludźmi na ulicy, no bo to jest głupota. I zrobienie sobie krzywdy komuś i albo problemy jakieś, wiesz, no... nauczyłem się w życiu. No, żeby po prostu się zastanowić dwa razy. Ale jeśli chodzi o takie starcia bez sędziów, no to się zdarzały i niektóre były nawet przyjemne. Ładnie kiedyś podsumowałeś swoje życie, odpowiadając na pytanie, czym byś się zajmował, gdyby nie sport, to odpowiedziałeś, że aż strach pomyśleć. A jakbyśmy mieli pomyśleć, no to czym? No to na przykład to, o czym rozmawialiśmy, ja to często też podkreślam pół żartu, po serio, że gdyby nie sport, to bym chciał zostać perkusistą. Takiej jest... odpowiedzi się nie spodziewałem. Nie, no tak często odpowiadam, ale no nie ma, ja naprawdę od dziecka latałem z piłką, od dziecka, pod pachą. I jeśli nie ten sport, to na pewno inny.
taniec. Myślę, że zdecydowanie. Może taniec, może po prostu skończyłbym klasycznie na jakiejś siłowni, ale na pewno bym coś robił, bo ja nie potrafię nie uprawiać jakiegoś sportu. To jest, ja nie wiem, jak ludzie mogą tak żyć, że wraca z pracy i siedzi i nic nie robi. Arek, ja zamiast tego rolkę, że co, gdy będzie sport i że taniec. To będzie manipulacja już wtedy. A pytam zupełnie serio, tak zupełnie. Co ci daje kibicowanie? Jakie to emocje? Nie wiem, bo to niego, ja się też kiedyś zastanawiałem nad tym, jak odpowiedzieć takiej osobie, która się mnie pyta, po co to robisz? Po co tam jedziesz? Po co się z tą inną drużyną przezywasz, czy tam nie lubisz? No. Trzeba to przeżyć, naprawdę. To jest, to po prostu w sobie rośnie od dziecka gdzieś. Na początku się zaczęło, że się ganiali, dzieci się ganiały. Ja jestem za tym, kluby Maja za tym. No i się ganiały tak dla żartów. Potem jedziesz na ten mecz i widzisz już, jak to wygląda, słyszysz. Tam zza kraty przyjeżdża jakaś ekipa na wyjazd. Jest ta nienawiść jednak taka. Teoretycznie nic do nich nie masz, kibicują innej po prostu drużynie, ale słyszysz te obelgi i sam ubliżasz. I to tak rośnie od młodocianych lat. I ta taka nienawiść niepisana. I to jest po prostu, i jedziemy i wiesz, nasza drużyna wygrywa i się cieszymy. To jest taka euforia, a oni stoją tacy smutni i na odwrót. To tego jednak nie opiszę tak krótko. To są takie emocje i... Naprawdę ciężko mi to z czymś porównać. No, bardzo ci na czymś zależy i to nam zależy. Jedziemy na ten mecz, żeby ta nasza drużyna nam dawała, wygrywała i dawała radość, żebyśmy mogli jechać gdzieś na Europę później i w tej Europie, żebyśmy coś pograli, żebyśmy grali z fajnymi drużynami. I jak Legia awansowała do tej Ligi Mistrzów i mieliśmy takie fajne wyjazdy na tą Ligę Mistrzów, stary, to my tacy byliśmy z nich zadowoleni, dumni i w ogóle, że możemy tam być. No. Tego się nie da opisać. Trzeba pójść, przeżyć i to też nie raz, bo jak usiądziesz z boku, posłuchasz, to nie będziesz tego czuł. Musisz pójść parę razy na ten mecz i z tymi kibicami, jakoś się z tym utożsamić i wiesz, my jesteśmy wszyscy razem przeciwko komuś innemu i to jest takie... Tego się nie da opisać słowami, no. To też jest chyba na zasadzie takie, że to jest społeczeństwo, to jest grupa, to jest też takie tak wsparcie. Też. Bo ja pamiętam, że jak pojechałem sobie na mecz Wisły i były tylko i wyłącznie bilety na tej strefie dla tych najbardziej zagorzałych kibiców i byłem tam, to oni zbyt goszczy przyjechałeś, chodź z nami, chodź tutaj. To wydaje mi się, że to też jednoczy ludzi dużo bliżej niż, to jest trochę więcej niż sam mecz. No ty ludzie tego nie, normalni, którzy mają złe zdanie o kibicach, nie zrozumieją, nie widzą tego wszystkiego. Jacy to są ludzie, jeśli chodzi o kibiców? Oczywiście nie wszyscy, bo się zdarzają wyjątki, od reguły negatywne, ale w większości jacy to są ludzie. Wiesz, no przykład, no tak jak ty powiedziałeś, że to jest takie społeczeństwo i jak przyjdzie już naprawdę co do czego na sam koniec, to niezależne komu kibicujesz, skąd jesteś, to i tak zawsze kibice są razem. Na samym końcu kibice są zawsze razem. Nie wiem, przykład, przyjechał Lech ostatnio do nas, na zakazie weszli na stadion normalnie i wiesz, i siedzieli pośród kibiców Legii, ale to jest normalka w Polsce. Ludzie nie wiedzą, jak to funkcjonuje. Kibice są zawsze razem, się ponad wszystko trzymają, wiesz. To są zawsze ludzie o tych samych poglądach, charakterach, podejściu do życia i do wszelkich innych spraw. Ale i przede wszystkim mają tą samą pasję. No właśnie, bo to jest pewnego rodzaju piękno tej relacji. Wiadomo na pewno, że są ludzie, którzy są potępiani nawet wśród kibiców. Na pewno. I też są nazywani, na zewnątrz są nazywani kibicami. Są tym samym, ale w środowisku nie są na pewno osobami... No to na pewno środowisko, szeroko pojęte środowisko kibiców, osób, które się wybierają na mecze piłki nożnej, no to też jest podzielone mocno na różne... Wiesz, masz stadion na powiedzmy Legii i tam masz tak naprawdę... nie tylko kibiców, takich jak ja, którzy, no bo my mamy swoją też społeczność, mamy swoją trybunę, swoje zasady, wszystko jest troszkę, i wiesz, na tym samym stadionie obok nas też siedzą osoby, z którymi się w ogóle nie zgadzamy, jesteśmy im przeciwni. I to jest takie, no, ciężko mi to wytłumaczyć teraz. Znaczy, to jest bardzo mądre, co mówisz, bo wydaje mi się, że kibice mają bardzo złą prasę, ale to jest tak kibice jak ludzie trochę. Że, bo kibice są ludźmi i jest tak bardzo dużo różnych jest ludzi. Dużo. Tak, że a dbacie cały czas o jedno określenie. Druga sprawa też, wiesz, no, kibice mają złą prasę w określonej prasie. określonej prasie, Gazety Wyborczej nie lubicie. która nam nie sprzyja i też która nie jest obiektywna.
I niestety to, te media są też podzielone politycznie i jak nam coś nie sprzyja, to będzie na środowisku kibiców zawsze źle mówiło i dlatego takie media, takie gazety są niemile widziane w środowisku kibiców, no bo też no w skrócie można jednym słowem to określić, kłamią. I nie wiesz, naprawdę też taką hipokryzją bije z tych mediów, które nie sprzyjają środowiskom kibicowskim, potrafią zachwycać się czymś, co się dzieje na zachodzie, jeśli chodzi o kibicowanie, oprawy, race, pirotechnika, a jak u nas coś takiego się dzieje, to jadą po nas, że jest patologia, łamanie prawa. I też zdarzały się przypadki, że też media opisują chociażby racę. Znowu kibice Legii złamali jakieś zakazy, prawo, kara nałożona, brawo Legia, macie super kibiców, teraz za nich płaćcie, a za dwa tygodnie kibice zrobią ładną oprawę i wszyscy to udostępniają, piękna oprawa, no ale zaraz, przecież tam jest pirotechnika, którą ganiliście dwa tygodnie temu, także wiesz, to jest hipokryzja, ale nikt też nie zwraca na to uwagi. Myślę, że normalni ludzie spoza środowiska kibicowskiego, którzy chcą coś się dowiedzieć o tym i są normalni, mądrzy przede wszystkim, to nie będą się starali dowiedzieć z Wyborczej czy z innych tego typu mediów. A oczywiście kiedyś... Wyborczą ty przywołałeś, ja chcę, żebym może atakuje. No nie, no gdzie atakujesz. A przegięliście kiedyś? Tak jak spojrzysz obiektywnie, na przykład przez karę. Przegięliśmy. Kiedy? Nie chcę mówić o tych sytuacjach. Przegięliśmy i tyle, ale... Też przegięliśmy, może to też za mocne słowo. Mogło coś zostać zrobione inaczej, ale nie będę totalnie mówił o sytuacjach i tak dalej. My zawsze mamy rację i nawet jak coś źle zrobimy, to później są tego pozytywne konsekwencje na sam koniec. No ale patrząc na to, że w Warszawie mecz z Realem był przepustowy, dobrze pamiętam? Tak. No to, ale to jest, wiesz, to co rozmawialiśmy, no, na stadionie są wszyscy. I nie wiem, no nie jestem w stanie ci powiedzieć, co tam się wydarzyło dokładnie, dlaczego ten stadion był zamknięty. Impuls czasami, coś się dzieje gdzieś z drugiej. Oczywiście co, też mnie to denerwuje, bo zawsze polskie media o Polakach, polskich kibicach zawsze będą źle pisały, nie wdając się w szczegóły, co się działo. Zawsze na zachodzie sobie poradzili, jest takie śmieszne hasło kultywowane przez te wszystkie media prozachodnie. A na zachodzie sobie poradzili, a tam no, u nas na stadionie, ja nie pamiętam, żeby komuś czapka z głowy spadła od parunastu lat. U nas naprawdę stadiony są bardzo bezpieczne, mecze są bezpieczne i kibice potrafią się zachować z szacunkiem do obiektów, do klubów, a wiesz, a na zachodzie to, co się dzieje czasami, to jest norma w innych krajach zachodnich, europejskich, na stadionach. To naprawdę jest grubo czasami i tam jest wszystko okej, okay, nikt o tym nie pisze. W Polsce ktoś komuś szalik zabierze, już jest, wiesz, wszystkie media jadą. Także uważam, że naprawdę u nas jest wysoka kultura, jeśli chodzi o kibicowanie. Na pewno jest dużo lepsza i to cały czas idzie w kierunku dobrego, bo tam ja pamiętam taką chyba jedną sytuację, ale nawet nie wiem, ile lat temu to było, że chyba kibice Jagiellonii była taka spina, nie? Dobrze pamiętam. I dobrze powiedziałem, bo to było kilkanaście już lat temu. Tak? To było chyba 2000... film, jak oni tak zostali miażdżeni. To było w 2012 albo 13 roku, także no mija już 10 lat od tego wydarzenia, które też zostało w jakiś sposób no, sprowokowane. No niestety jest tłum, impuls czasami wystarczy. Dokładnie. Ale tak jak mówię, jest tak naprawdę polscy kibice mają bardzo dużo kultury w sobie. U Winiego powiedziałeś, że wolisz być nazywany chuliganem niż kibolem. Jedno i drugie określenie jest w Polsce negatywne, dość negatywne. Ale lepiej brzmi międzynarodowo, no właśnie. Światowo. Kiedyś twoje życie kibicowskie mogło przeszkodzić twojemu życiu sportowemu? Mogło. Może z problemów zdrowotnych, ale tak. Mogło, ale też tyle pomogło mojemu życiu sportowemu, że suma summarum wychodzi na plus. A jak pomogło? No przede wszystkim no to, co, od czego zaczęliśmy rozmawiać, czyli dlaczego zacząłem trenować, bo kibicowałem, bo wszyscy koledzy i się trzymaliśmy razem, trenowaliśmy razem, wspieraliśmy się i też gdyby nie oni, gdyby nie koledzy kibice, to może bym dzisiaj nie był w takiej formie i nie miałbym takich umiejętności, jakie mam. Cały czas trenowałem praktycznie w klubach związanych z naszym, w gymach związanych z naszym klubem, z Legią, z trenerami, którzy są związani z Legią. Szeroko pojęte, potem przyszły już pierwsze poważne walki. Kibice, którzy przychodzili, kupowali bilety, wspierali mnie. Organizatorzy to widzieli, że
że ludzie się jakby tutaj ze mną jednoczą, że jestem kolejnym jakimś, nie chcę powiedzieć sportem, sekcją. Jestem kolejnym sportowcem spoza piłki nożnej, któremu kibice Legii chętnie będą zawsze dopingować i myślę, że no to jest ta pomoc przede wszystkim. No przede wszystkim taka na, tych najbliższych osób z mojego środowiska kibicowskiego, które, no mówię, no zawsze ten sport razem ze mną uprawiały i razem wszyscy się wywodzimy, wszyscy razem zaczęliśmy w tym samym miejscu. Okej, okay. A pamiętasz kiedyś problemy, z których bałeś się, że nie da się wyjść przez kibicowanie? Nie, aż tak to nie. Parę razy no, może się jakaś większa adrenalina gdzieś włączyła, że naprawdę może być grubo, ale aż tak to nie. Zawsze wszystko było robione z głową. Z sekcji pytań pamiętasz? To pamiętasz pierwszy raz, jak dostałeś w ryj za Legię? Pamiętam. Chociaż nie, pierwszy raz. To nie wiem, który był pierwszy, ale no nie raz. No ale dostałem. Powiedzmy, pamiętasz? Nie raz dostałem, nie raz dałem. Także to się mówię, no suma summarum na koniec dnia jest na zero? Jest na plus. Także to nie ma co, wiesz, tam, że gdzieś tam się... Ale byłeś jakimś dzieckiem? Bo to mogło się wydarzyć nawet jak byłeś dzieckiem, jak, że ktoś cię zaczepił i z szalikiem czy nie, coś. Słuchaj, no my mamy na tyle szczęścia, tak to mogę nazwać, bo ja w różnych miastach się dzieje różnie, a u nas w Warszawie to było bezpiecznie, jeśli byłeś kibicem Legii, bo po prostu nie ma jakiejś rywalizacji na miejscu. No ale jak Polonia była w Ekstraklasie, to nie było rywalizacji? Myślę, że tylko Polonia ją odczuwała. Nie, nie była. W ogóle też ciekawa historia, bo ja nawet na meczu Polonii byłem może z raz, ale to naprawdę na usprawiedliwienie od razu powiem, że miałem wtedy z 6-7 lat, totalnie mały byłem. I wiesz, i no, to taka ciekawostka, anegdotka, ale jeśli chodzi o takie kibicowanie dorosłe, to w Warszawie, będąc kibicem Legii, jesteś totalnie bezpieczny. Nic ci się nie grozi. To jest, ja wiem, jak jest w innych miastach. Nie możesz, będąc kibicem jednego klubu, wejść na dzielnicę drugiego. Czy wiesz, czy odwrotnie. No zobacz, Kraków. No tam to jest dobrze zawsze, bo nawet, nie wiem, no, są zawodnicy, którzy nie mogą trenować w jakimś klubie, bo on nie jest na ich terenie. To jest tam, wiesz, tam się może dziać. U nas to zawsze było jakoś bezpiecznie. Mogę ci powiedzieć taką historię z ciekawostek, jak Boguś był na meczu KTS-u Weszło i grali z drugą Polonią, to nie czuł się tam bezpiecznie. Tam była presja. Ale ze strony kibiców Polonii była presja? Tak, tak, tak. A to ciekawe. Tak, tak, tam była, no to, i to była bardzo duża presja. Mógł zadzwonić. Chyba tak się skończyło. No i bardzo dobrze. Przytomnie się zachował. O świecie kibiców fantazjuje się w wielu filmach. A jest jakiś taki, który odwzorowuje chociaż trochę rzeczywistości? A to dobre pytanie, bo mam na szybką odpowiedź na nie i na pewno jest to film Okolo Futbola. Jeśli mam wybrać, który jest najbardziej taki obiektywny, zbliżony, to myślę, że to. Wiadomo, że żaden film ci nie odda tego wszystkiego, ale tam było wszystko, myślę, jak najlepiej. Myślę, że było pokazane dobrze. A Hooligans? Nie sądzę. Też może angielski klimat tam jest zupełnie też inaczej było zawsze. Bardziej Okolo Futbola może dlatego, że klimat tutaj wschodni jest bliższy naszemu. Okej. Okay. A film Patryka Wegi? Ten, pamiętasz, że tam był wzorowany chyba na zasadzie... To jest bajka totalna, parę historii z internetu zaciągniętych, prawdziwych. Trochę podkoloryzowanych i posklejanych w jedną całość. Także to jest to, co się tam działo w tym filmie, to jest totalna bajka z jakimiś naprawdę, nawet nie nazwę tego, może anegdotki jakieś z prawdziwego życia kibicowskiego zostały tam pokazane. Natomiast są to takie anegdotki, które sobie możesz przeczytać właśnie gdzieś w internecie, na jakiejś stronie z newsami o zatrzymanych kibicach. No, ale nie masz wrażenia, że to robi trochę źle dla całego środowiska taki film, gdzie widzisz, że odrąbujesz komuś nogę? To już zostawiam odbiorcom. Jeśli ktoś jest na tyle nieinteligentny, żeby się sugerować filmami typu Pitbull albo coś w tym stylu i myśleć, że to jest wiesz, historia prawdziwa, to ja na to nie mam wpływu. Ani ty, ani nikt inny. No nie, ale wiesz, niestety to jest też takie zamknięte grono kibiców i przez to, że to jest zamknięte, to Patryk, który potem idzie i mówi, że on rozmawia z ludźmi, to ta wiarygodność mu nadaje to, że świat jest zamknięty, a on mówi, że on rozmawiał, nie? I
dla mnie po prostu to jest coś takiego, że to się wydaje aż tak bardzo mocno przerysowane i w wielu klubach, jak się mówi o tym, że kibice rządzą klubem, to jeżeli ktoś ma potem się odwoływać do filmu Patryka, no to wygląda po prostu trochę niekorzystnie nie tylko dla kibiców, ale dla całej piłki nożnej, nie? Że... Tak, no nie mamy na to wpływu jako kibice, co Patryk Wega umieścił w filmie i na pewno się trzymamy od tego z dala. Jestem pewien, że tam żaden kibic się nie przyłożył do tego filmu nawet połową ręki. Okej, bo może pół zostało. Może pół zostało akurat, taki był klimat. A mocno na przestrzeni lat się zmienił świat kibiców? No myślę, że bardzo mocno. Myślę, że bardzo mocno, ale ja jestem dalej i tak patrzę, co się dzieje w ogóle dzisiaj na świecie, to pełen też nadziei, że jeszcze nie będzie, że źle nie będzie nigdy, bo naprawdę świat kibicowski dalej trzyma sztywno swoje zasady i dalej to jest taka prawa droga życia. To kibicowanie, ten fanatyzm i nie ma tam zepsucia, nie ma takich tych rzeczy, które nas teraz otaczają wszędzie, i degeneracji, degrengolady i myślę, że to jest ostatnia nadzieja świat kibiców na normalność w naszym świecie. Ostatnia nadzieja. Jakie to zmiany? Jak się to zmieniło mniej więcej tak twoimi słowami? Ciężko mi powiedzieć, bo ja wiesz, no jestem osobą młodą, mam starszych kolegów praktycznie samych i znam ich historię i punkt widzenia kibicowania i opowiadali mi, jak to było kiedyś. I na pewno zmieniło się od tamtych czasów, ale odkąd ja jestem fanatykiem takim od urodzenia, ale odkąd już świadomym, to nie zmieniło się niewiele. Myślę, że na pewno jeśli chodzi o podejście organów różnych do kibiców, do meczów, do tego, jak potrafią je zabezpieczyć, to na pewno to się zmieniło. Bo ja znam historię z lat 90. i naprawdę starsi koledzy mogli sobie na wiele pozwolić. No, my nie możemy. Moje pokolenie na pewno, jeśli chodzi o to, bardzo się zmieniło. I wszystko jest łatwiejsze. Łatwiej pojechać na przykład na taki wyjazd. O wiele łatwiej, wiesz. Ale jest na przykład bezpieczniej? Tak, realnie. Niestety tak. łatwiej. Kiedyś taki wyjazd to się mógł naprawdę liczyć z wieloma różnymi przygodami. Dzisiaj raczej nikt na nic nie liczy, na jakieś dodatkowe atrakcje jadąc na wyjazd, bo no, jest za dużo tego wszystkiego do ochrony, policji i tak dalej. Myślę, że to się zmieniło. Ale też podejście kibiców. Też nikt, już ludzie nie robią głupot takich totalnych. Każdy wie też, jakie są konsekwencje różnych czynów, jeśli mówimy o tej stronie oczywiście kibicowania. No, myślę, że wszystko jest po prostu łatwiejsze. Łatwiej pójść na mecz, łatwiej pojechać na wyjazd. Stadiony są większe, nie ma kolejek po te bilety. Każdy może sobie pozwolić na taki bilet na mecz. Każdy może sobie tak naprawdę pozwolić na wyjazd w dzisiejszych czasach. Bierzesz kolegów, wiesz, w samochód i jedziecie, w pociąg, w samolot, polecisz na mecz do Madrytu, to nie jest teraz żaden problem. Lecisz za kilka stów samolotem i jesteś na meczu Legia Real. Okej, jakbyś miał zamknąć oczy i powiedzieć najpiękniejszy mecz, na którym byłeś. Na którym byłem. Oj, nie wiem. Naprawdę nie jestem w stanie ci... Także najwięcej może euforii było na nim. Nie wiem, nie jestem w stanie ci powiedzieć, na którym byłem, bo akurat dwa, które mi się nasuwają od razu no to na nich nie byłem. Na Realu z wiadomych względów u nas i w Moskwie ze Spartakiem, jak Legia grała 2-2 i awansowali, 3-2 wtedy było, i awansowaliśmy do, to było wtedy eliminacje do Ligi Europy i awansowaliśmy do Ligi Europy ze Spartakiem. 1-1 było na Legii i 2-0 przegrywaliśmy w Moskwie i wygraliśmy 3-2. Dobrze mówię? Dobrze. Znaczy tak, ale ja zastanawiam się, czy to nie była grupa. Nie, grupa na pewno nie, to była eliminacja. Okej. Okay, to... I na Łużnikach i Janusz Gol strzelił bramkę w doliczonym czasie, bo... Nie pamiętam, jaka to była sytuacja, ale Janusz Gol strzelił bramkę w doliczonym czasie gry i awansowaliśmy. Żona Janusza Gola podbija internet, nie wiem, czy widziałeś. Nie widziałem. Zazdroszczę. Czytałeś książkę Szymona Jadczaka o kibicach Wisły? Nie. No to już powoli też zamykając ten temat. Inaczej chodzi się na mecze, kiedy rodzi ci się dziecko?
Też chyba raczej nie. No bo mecz jest raz na dwa tygodnie. No chyba, że wyjazdy. Raczej nie. Ale mogę się, na pewno inaczej będzie mi się chodziło, bo na pewno mi syn będzie ze mną regularnie chodził na mecze i nie mogę się doczekać, aż zaliczymy pierwszy. Ale... Syn mocno cię zmienił? Myślę, że też jakoś niespecjalnie. Ja zawsze byłem taki, że chciałem mieć syna i odkąd pamiętam, rodzina, syn i takie rzeczy mnie interesowały. Nie, ale zawsze chciałem, zawsze marzyłem mieć syna, tak jak moi koledzy mówili otwarcie, że ja to nie chcę mieć dziecka, albo może kiedyś, ale na razie nie, to ja od zawsze mówiłem, że ja bym mógł mieć już teraz, jak byłem młodszy. Że ja chcę mieć syna i chciałbym mieć takiego kogoś, kogo będę wychowywał i zabierał wszędzie i tak dalej. I czujesz się dobrym ojcem? Tak, i bardzo mi się to podoba, ta rola. Może jestem ojcem na pełen etat, bo nie żyjemy z mamą mojego syna razem, ale widujemy się non-stop regularnie, tak 2-3 razy w tygodniu, spokojnie. Jak mam więcej czasu, to jeszcze częściej. I tak jak mówię, no zaraz on ma 2,5 roku, aktualnie zaraz już będzie na tyle duży, że będę mógł go zabierać wszędzie ze sobą. Na narodowym na treningi, będzie. Na narodowym czy będzie? Myślę nad tym grubo, no bo poradziłby sobie spokojnie, ale nadal ma te 2,5 roku i może być za głośno, może być za dużo ludzi, ale myślę, że przegadam temat z jego mamą i myślę, że będzie, no bo też może normalnie bym się wstrzymał z tym, żeby go zabrać na moją pierwszą walkę, ale jest to taka okazja, że raczej ona za rok, 2 czy 3 lata się nie powtórzy i chciałbym, żeby był. No to jest piękne są obrazki, jak zawodnicy zabierają swoje dzieci do klatki po walce, celebrują razem zwycięstwo. Taki zawodnik w UFC, Donald Cerrone, i on nawet takie już naprawdę bobasów swoich trzymał po wygranych walkach na rękach. Także to jest fajny obrazek i ja mam taką okazję, że chciałbym takiej sytuacji. To wracając do sportu, ciężko było znaleźć rywala na tę galę. Dwóch, których było, wypadło. Kto to był? Nie chcę mówić o nazwiskach, bo to później, wiesz, ktoś podłapie, puszczą info i będą jakieś pretensje. No dobrze, to ja powiem. Strony. To miał być Tomek Sarara i mieliście mieć rewanż, ale on wybrał koniec końców Hajlik. Nie, w ogóle tak nie było. Tak było. A co myślisz o tym? Kto ci tak powiedział? To... Nie, tak nie było. W ogóle ja ci mogę całą historię powiedzieć o nazwiskami, jak cię interesują, to ci mogę powiedzieć poza audycją. Nie, po prostu nie chcę tego robić z uwagi na te osoby, które negocjowały, no bo nie jestem upoważniony do udostępniania takiej informacji. Natomiast było to dwóch zawodników, trzech, z którymi z jednym były rozmowy, z drugim były rozmowy, z jednym były już takie długie, zaawansowane, nawet bym powiedział kilkutygodniowe negocjacje, i który nie zdecydował się na zmianę i swojego sportu, który dalej uprawia, i z organizacji. I kolejnym zawodnikiem był, któremu została zaproponowana walka, Andrzej Stojka. Brat Bogdana. I Andrzej Stojka powiedział, że no niestety nie może, bo ma jakąś kontuzję, operację, coś w tym stylu. I mocno tam swojego brata promował. I naprawdę było już niebezpiecznie blisko gali. I zdecydowaliśmy się, że zawalczę z Bogdanem Stojką. Okej, czyli to tak już było. Tomek Sarara naprawdę był ubrany... Był na mocnej liście rezerwowej w razie co. I po prostu organizacja nie chciała mi robić teraz rewanżu z Tomkiem Saraną. Walka z Rolem, już temat upadł. Mówię Tomka, walka z Rolem ostatnia w KSW, temat upadł już do końca. Tak, bo jakby wygrał, to była jakby szansa. Wygrał, to jeszcze mieliśmy tak, że Arek, jak Bogdan wypadnie, jak coś się nie dogadamy, coś, Tomek wygrywa, to walczy z Tomkiem, mówi oczywiście bardzo chętnie, wtedy to jeszcze ma sens, jest fajnie, nie? Ale to tak nie było, Tomek zmienił organizację. Na Hajlik też, no Tomek nie chce walczyć w MMA, to jest jego jedyna, ostatnia szansa na zarobienie czegokolwiek poza MMA. Tak, no wydaje mi się, bo że w kickboxingu nawet jakby chciał walczyć dalej, to nie zarobi nic. Tak, znaczy po prostu mało w perspektywie na pewno tego, co może zaoferować Hajlika. Wydaje mi się, że Tomek ma duże predyspozycje do robienia show. Ciekaw jestem, tak, czy mu się tam będzie podobało, czy on się w tym odnajdzie, bo koniec końców... Żeby zarobić najwięcej, to trzeba tam narobić gnoju. Tomek jest osobą, która ma cięty język, potrafi pogadać, podyskutować, ale nie widzę go w sytuacji, gdzie musi z kimś sobie ubliżać otwarcie przy kamerach. Także... Myślę, że z Marcinem Neumannem sobie by poradził. Ale Tomek u Marcina Neumanna chyba ma z nim dobre wspomnienia, także nie będzie mu... Tomek walczył u Marcina Neumanna na galach niejednokrotnie, także wątpię, żeby... Zły dotyk boli całe życie. Żeby był zły na Marcina za to, że mu dał możliwość walczenia. To były twoje najcięższe przygotowania, jakie miałeś? Nie.
Nie, no, chociaż, dobra, to zależy, bo fizycznie nie były. Fizycznie nie były, natomiast organizacyjnie były bardzo ciężkie. Nie pamiętam, czy najcięższe, ale były bardzo ciężkie, bo wiele różnych czynników się składało na to, że miałem problem z trenowaniem i to nie przeze mnie. Te zawirowania w życiu sportowym trenera i wiesz, i brak sparring partnerów na miejscu, ich problemy zdrowotne, do tego mój taki główny sparring partner, kolega, z którym trenuję MMA, Marek Samociuk, miał walkę, czyli też nie trenował jakiś czas. I ja był moment, był taki, pamiętam dzień, że ja wchodzę na salę i ja nie miałem z kim trenować i wyszedłem po prostu rano z sali, zadzwoniłem szybko do mojego trenera boksu Pawła Kołaka, żeby czy mi przytrzyma tarczę, bo byłem rano na treningu i nie miałem z kim robić. I to były organizacyjnie, były do pewnego momentu, te przygotowania były ciężkie, dość późno zaczęte też, chociaż przechodziłem z przygotowań w przygotowanie, bo miałem walkę, potem 3 tygodnie miałem rozbite nogi, nie mogłem nawet chodzić, skakałem na lewej nodze, bo prawa się nie nadawała do użytku i potem zacząłem przygotowania. Ale później już wszystko wróciło na właściwe tory, ściągnąłem sobie kolegę z Belgii, potrenował tutaj ze mną, potem ja wyjechałem do Holandii, wróciłem dalej, mam z kim trenować, tak naprawdę kończę już te przygotowania. Za co to były najcięższe pieniądze, za jakie teraz walczysz? Teraz? Pytasz, czy to największa kwota? Tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie będzie to, sumując wszystko, jakieś, ty, wiesz, moje udziały w sprzedaż biletów, wypłata za walkę, przede wszystkim sponsoring, myślę, że tak. I uważam, że lepiej późno niż wcale. 37 lat, kilkadziesiąt, nie wiem, nie kilkadziesiąt, 20 parę walk zawodowych i w końcu można mówić o przyjemnych pieniądzach. No, plotka na mieście mówi, że to jest około 250 tysięcy złotych. Mniej czy więcej? Zależy za co. Czyli więcej. Czy no, słuchaj, po pierwsze, o pieniądzach to się nie rozmawia. Nie? Nie, no są to takie pieniądze, że jak ktoś mi mówi, że zawodnicy w KSW nie zarabiają, a w MMA i w High League to zarabiają o wiele więcej i dlatego uciekają, to ja od razu mówię, że to jest nieprawda. I to jest na pewno przyjemnie, ale myślę, że organizacja to i tak ma z tego większą korzyść niż ja. No pół miliona to już jest naprawdę, dobra. Wydaje mi się, że pół miliona, że co? No, nie za powiedziałem tego. Nie, to nie jest taka kwota, by jesteś blisko, jeśli chodzi o kwotę za samą walkę. Do tego dochodzi jeszcze sponsoring, procent z biletów. Nie chcę tu w ogóle rzucać sumami. Na pewno jest przyjemnie, zostałem potraktowany dobrze. Pieniądze też, wiesz, umówmy się, że odrabiam też jedną walkę, za którą nie dostałem wypłaty. Mam tutaj na myśli w kickboxingu, także sumując i tak jest przyjemnie. No. Boguś, nasz wspólny znajomy, znowu powiedział, że na samego ciebie narodowy przyjdzie około 4-5 tysięcy ludzi. Ja wiem, że ty sprzedałeś trójkę, ale też zakładam, że ludzie na ciebie przyjdą na inne sektory. Czujesz presję, czy to cię napędza? Też a propos tej liczby, to nieskromnie przyznam, że mogłoby być więcej niż ta trójka, bo ja po prostu już organizacyjnie nie wyrabiałem z tym i zaprzestałem pobierania biletów z KSW. A dużo osób też mi pisało, że nie wiedziały, że będą bilety na mój sektor, bo by kupiło. Może tak być, że z czwórka, piątka by przyszła tylko dla mnie. To nie jest dla mnie w żaden sposób żadna presja, to jest dla mnie naprawdę niesamowite, że to jest bardziej wzruszające, że tyle ludzi potrafi wydać swoje ciężko zarobione pieniądze na to, żeby przyjść i mi pokibicować, a jestem w stanie uwierzyć, że duża część z tych osób to będzie tam tak naprawdę interesowała się tylko moją walką. Także to jest, kurczę, takie fajne. To jest fajne uczucie i wiesz, ja też się bardzo, powiedziałem to kiedyś w wywiadzie, aż wręcz wzruszyłem w Belgii, jak z Warszawy 300 osób przyjechało do Belgii za mną i kibicować. No to wyobraź sobie coś takiego? Czasem na mecz Legii tyle osób nie jedzie na wyjazd. Ja widziałem też to, jak na Torwarze była wrzawa. No to chyba ja nigdy w życiu nie widziałem takiego czegoś na KSW i na żadnej innej. No nie, nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. No to jest takie pomieszanie, może się to niektórym podobać, innym nie podobać. Pomieszanie dwóch styli kibicowania. Kibic taki, który przychodzi na KSW, kupuje sobie popcorn, Pepsi i ogląda te walki i krzyczy pudzian, pudzian.
i kibic z piłki nożnej, który ściąga koszulkę, krzyczy całe 15 minut i tyle, ile trwa walka i ma zdarte gardło. I to jest takie połączenie tego i to też myślę, że może się po ludziom podobać. Są przeciwnicy tego wprowadzania klimatu, jacyś może, ale myślę, że jest wszystkim to na plus. Każdy mu się to podoba, każdy wie, że będzie atmosfera. Myślę, że też nie jedna osoba przychodzi na ten Narodowy z wielką nadzieją, że będzie niesamowita atmosfera. Dzięki mojej walce, dzięki walce Radka Poczuskiego, że przychodzą kibice i będą cały czas kibicowali. To jest coś, czego na galach gdzieś za granicą nie uświadczysz. Ja też byłem na gali UFC i tam był zupełnie inny styl kibicowania. Nie było tak, że była grupa 300 osób za jednym zawodnikiem, grupa 300, grupa 300. Po prostu ludzie tam się zachwycali sportem. To jest trochę inaczej, ale no mówię, to jest bardziej, nie ma żadnej presji. Bardziej mnie to wzruszy i dostanę takiego kopa, jak wyjdę i wszystkich usłyszę. Jak już powiedziałeś o Pudzianie, to twoja kariera pójdzie w stylu walki o pas z Defrisem, czy bardziej to będzie walka z Pudzianem czy z Szpilą? Jak byś miał sobie to wyobrazić, to jak byś wolał? Jakbym wolał? No zdecydowanie wolałbym iść tą drogą sportową o pas. I myślę, że ta walka też dużo nam powie, w którą stronę idziemy. Natomiast no szczerze ci powiem, ogólnie chciałbym iść w stronę wielkiego sportu, ale jakbym po tej walce dostał dwie propozycje, o których ty właśnie przed chwilą powiedziałeś, to biorę Pudziana. Zdecydowanie. I nie dlatego, że nic mówię, oczywiście nie ujmując, szanse sportowe są większe niż walce z Philem DeFrisem. Jest to taka dźwignia marketingowa, taki kop, samo nazwisko Pudzian. Ja ci powiem szczerze, jak wyglądało, jak z Arturem Szpilką została ogłoszona moja walka, to w tydzień odebrałem 10 telefonów z przeróżnych firm, które chciały mnie sponsorować. I wiesz, i to działa mniej więcej w ten sposób. Przed walką z Bogdanem Stojką trochę mniej tych telefonów odbrałem. Także walka z Pudzianem, zdobyć jakieś zainteresowanie mediów, kibiców, sponsorów i dalej lecę po pasy. A rozmawialiście z KSW, z Maciejem, z Martinem, jak będą ciebie promowali? No bo przecież zrezygnowałeś z czegoś całkiem dużego i poszedłeś do KSW. No to chyba też nie poszedłeś tak, że a zobaczymy jak będzie, tylko raczej chciałeś się zapytać, czy mają na ciebie pomysł. Nie, szczerze mówiąc nie gadałem o tym, bo nie zależało mi na tym w ogóle podczas rozmowy z KSW. Zależało mi na tym, żeby zmienić tą dyscyplinę, która no jest to mega, bardzo przykre, ale trochę jest zagubiona. Nie powiem, że umiera, ale jest zagubiona. Kickboxing na MMA i dojść na ten szczyt MMA, może jeszcze jeśli to jest możliwe, jak się uda, a jest to możliwe, bo widzę po zawodnikach innych, którzy późno zaczynali MMA trenować w ogóle, albo późno przechodzili do MMA i potrafili do tego poziomu UFC wysokiego dojść. No, na tym mi zależało, jak negocjowałem z KSW, nie na promocji, bo nie ma co ukrywać, że ta promocja zawsze przyjdzie, jak będą wyniki czy spektakularne walki. Ja na walkę z Badrem Harim wychodziłem prawie znikomym zainteresowaniu polskich mediów i nie musiałem robić nic promocyjnie, żeby tą walkę wypromować, musiałem ją po prostu wygrać i knockoutem. Także to mi też dużo w życiu to mnie nauczyło, że jak bardzo byś się nie starał robić ten marketing wokół siebie, promocje i nie wiem, wynajmował fotografów, I nagrywał sobie dokumenty, robił wiele różnych rzeczy, to na sam koniec ten sport i tak będzie najważniejszy. Bo mi wygrane takie dały najwięcej, dużo wygrane niż, dały mi więcej niż wiesz, niż marketing. No tak, no bo gdyby Borys Mańkowski wygrał ostatnie swoje walki, to byłby dzisiaj na Narodowym. On jest bardzo dobry w marketing, ale też po prostu musisz dojechać tym poziomem i to chodzi o to, że ja bardzo lubię Borysa, tylko po prostu chodzi nawet o to, że marketing tak. Sam w sobie po prostu... Koniec końców tak jest. No myślę, że jakby było odwrotnie, to na Narodowym chociażbym ja nie walczył, nie walczyłby Radek, nie walczyłby nie wiem, Tomek Romanowski z Pawlakiem, walczyłyby gwiazdy, celebryci i wiesz, i inni dzisiaj zdani. No dobra, to jak już rozpoczęliśmy też wątek celebrytów, bo ty powiedziałeś, że Paweł Tyburski jest trochę za mocny na freak fighty. Widział w wywiadzie pewnie. Tak, widziałbyś go na przykład w KSW? Paweł Tyburskiego? Jakby ogólnie tak, ale no nie na dzisiaj.
to musiałby pójść po prostu w sport. Bo jestem pewien, że jakby poszedł w sport i by trenował i się prowadził jak my i z jego głową, myślę, że tak, do poziomu KSW mógłby dojść. Mhm. Nie mówię, że wiesz, że on już dzisiaj mu daje się walkę w KSW. Mógłby dojść do poziomu KSW, na pewno byłby w stanie wygrać przy dobrym przygotowaniu fizycznym, które akurat w sportach walki jest bardzo, ale to bardzo istotne, to przygotowanie fizyczne, bo możesz czegoś nie umieć, a jak masz kondychę, masz siłę, to prawdziwa siła techniki się nie boi. Także jak naprawdę by się dobrze przygotowywał fizycznie, to niejednego zawodnika umiejętnościami by przerasta na, uważam, nawet takiego, który walczy w KSW. Do poziomu KSW mógłby dojść, czy wyżej, to już trzeba czegoś więcej może, a ja nie mówię, że on tego nie ma. Ale on chyba się pogodził z rolą z Freak Fightera, z tego co mi się wydaje. Mm-hmm. Nie wiem, nie słyszę i nie widzę od niego jakichś sportowych wielkich aspiracji. A jak patrzysz na ten świat Freak Fightów, to są tam ludzie, którzy się do tego w jakimkolwiek stopniu nadają, żeby robić to trochę poważniej? Są. Przede wszystkim, no są. Są, bo to jest też... Słuchaj, ja mam wielu kolegów, którzy na sali są mistrzami treningu. Umieją wszystko technicznie, trener powie, robisz to i on to robi w ogóle, wiesz, bez zastanowienia, na sparingach, ale wychodzisz do walki i tam leci, wiesz, ma brązowe nogawki, flaga Japonii tak zwana, i nie potrafi ciosu zadać, albo w ogóle nawet nie startuje, bo mówi, że to nie jest dla niego. Także w tych sportach walki potrzebna jest głowa i w tych Freak Fightach, nawet z tych chłopaków, którzy z nami trenują, ja widzę takie osoby, które by sobie dały radę być sportowcami, nie? Tylko nie mają teraz już czasu, poszli w inną stronę. No dobrze, to wymień ich, zrobi im się miło. No na pewno bracia Tybursy, no nie ma co gadać, są wariaty dwa, mimo że no Paweł i Piotrek zresztą też mają śmieszne pseudonimy księżniczka i się tak prowadzą, to oni to naprawdę są wariaty i oni się biją, oni się nie boją, złamane nosy, takie rzeczy, to w ogóle nie jest dla nich nic strasznego. To myślę, że oni, z takich osób, które jeszcze z nami przychodzą, no tak patrząc chociażby ten Marcin Dubiel, no to nie wygląda, ale no nie boi się, no miał takie walki, miał tą walkę z tym Paszą, dwa razy większy gościu od niego, nabite tak zwane karabiny i Marcin go tam, mówię, znokautował, beznokdownował, potem go udusił, także myślę, że mógłby gdzieś tam, mógłby się, nawet nie mówię, że w KSW, ale mógłby toczyć walkę z niejednym chłopakiem, który uprawia tylko ten sport i mógłby sobie nieźle nawet radzić. Bo tu bardziej mówię o głowie, nie? Bo wszystkiego da się nauczyć i ciało też się da wypracować, bardziej o głowie. Bo też wiem, jak wygląda mniej więcej walczenie niektórych w tych Freak Fightach. Ci ludzie to po prostu się totalnie od tego nie nadają i biorą jakieś leki, psychotropy przed tymi walkami, żeby w ogóle wyjść i to przepalić i zarobić te pieniądze w te 15 minut. Także tu jeśli chodzi o głowę, to takie z osób, które znam, no to mówiłbym przede wszystkim braci Tyburskich, tak jak mam wybierać, to oni tak przede wszystkim. Okej, jak już też jesteśmy, to zobacz, z Freak Fightami miał romans Borys Mańkowski, Janikowski, Szpila chociażby tam był. Tylko zaraz, właśnie widzisz, bo tu gadamy Freak Fighty i ty tak to dzielisz, że KSW Sport, Freak Fighty, ale no nie powiesz mi, że nie wiem, Damian Janikowski z Kubiszynem zrobili Freak Fight. Oni walczyli w federacji, która głównie robi Freak Fighty, ale to nie był Freak Fight w żadnym wypadku. Tak, no legal, powiedzmy, że Freak Fightowa, bo tak się mówi, ogół bierzemy. Tak się mówi, że właśnie Freak Fight, Fight, a dla mnie tam już niewiele, w tych Freak Fightach jest niewiele Freak Fightów, we Freak Fightach. Freak Fight to kiedyś, te pojęcia powstały, nie wiem, podczas Galp w Japonii, Pride, jak walczył zawodnik 70 kilo z zawodnikiem 250, jak walczył, nie wiem, no naprawdę przedziwne były kombinacje, to można nazwać wtedy Freak Fightem, ale jak wychodzi dwóch chłopaków, niezależnie czy oni się wywodzą z YouTube'a, czy z Twitcha, czy skądś indziej, czy jeden jest gamerem, czy drugi aktorem, i oni wychodzą, i oni trenują, i ważą tyle samo, wyglądają, znaczy wyglądają może nie, ale ważą tyle samo, ścinają wagę, mają limit umówiony, i walczą na normalnych zasadach, no to dlaczego to ma się nazywać Freak Fight? Jest to walka MMA znanych osób. Freak Fight to bardziej, wiesz, walki niskorosłych, coś w tym stylu. Także ja bym nie mówił o Arturze, Damianie Jankowskim, kimś jeszcze w kontekście Freak Fightu. Pudzian też już nie jest Freak Fightem. No już dobrze, dawno. Ale Pudzian, wiesz, 12 lat już, a także ja bym nie nazwał na gali, kiedy bił się Szpila, na pewno walczył też minimaj. Ja bym przestał też nazywać te federacjami Freak Fightowymi. Ewentualnie walki poszczególne można nazwać, ale w gali jakiejś, nie wiem, High czy Fame, jak jest 10 walk i tak naprawdę Freak Fightami to są dwie albo jedna, no to już jest coraz mniej ma to wspólnego z Freak Fightem.
Ale widzisz przestrzeń dla siebie na taki romans? Ja nie mówię na stałe, ale na przykład na jedną walkę. Dlatego też powiedziałem, żeby nie nazywać tego free fightem, bo jakby mi się może nawet kiedyś zdarzyło, to ja po prostu stoczyłem walkę w innej organizacji. Nie, niekoniecznie we free fightowe, że stoczyłem, że wiesz, że poszedłem do freaków, tak się teraz mówi. Nie będę mówił, na pewno jest to w ogóle na to bardzo mała szansa, procent, nawet nie właśnie słyszałem podbijasz nigdy, stawkę. Nie słyszałem nigdy o zainteresowaniu moją osobą. Natomiast kasa, przeciwnik, jak mi się to podoba, nie ma problemu. No i jesteś też do gry. Postrzeganie się zmieniło na pewno też tych freak fightów właśnie przez to, o czym mówię, że przestały to być już takie cyrki typowe, tylko chociaż na pewno bym się nie odnalazł na takiej konferencji. To bym chyba, jak miałem podpisać kontrakt z taką organizacją, to ja podpisuję klauzulę, że nie uczestniczę w konferencjach prasowych, bo ja bym tego nie przepalił. No nie, zobacz, jak Szpila bardzo grzecznie, Szpila bardzo dobrze, nawet miał, jak pamiętam, że jak walczył, to SMS-owałem z nim na tym i powiedziałem, że świetnie wypadł na tych konferencjach, bo po prostu w to nie wchodził. Nie było, przeciwnikiem był na tyle głupi, żeby mu Arturowi tam ciupać czy ubliżać. Czekał, no, miał, bo z Denisem. Z Denisem też walczył, no. No, ja nie wiem, jak mu się zachował. Tak jak wspomniałem, wcześniej gadaliśmy, no też jestem impulsywny. Różnie to bywa. Nie lubię, jak ty powiedziałeś, że jestem spokojny normalnie, że tak się wypowiadam, taką mam aparycję, no to wolę przy tym, żeby ludzie zostali przy tym. ja bym się nie dawał. No to jest, nie potrafię zrozumieć tego. Moim zdaniem to jest gra aktorska. Nie potrafię, zresztą wiesz, byłem na tych galach raz, byłem w narożniku. U takiego chłopaka Lech, to jest streamer, skojarzysz. Tak. I widziałem zaplecze, jednak inaczej jest na zapleczu, inaczej jest przed kamerami. Osoby, które naprawdę ochrona i trzyma pięciu jednego, pięciu drugiego, te same osoby się na zapleczu mijają tak i nawet słowem to się nazywają. Także wiesz, to jest trochę grane i musi być grane, bo ja nie wyobrażam sobie, że ktoś do mnie puszcza taką wiązankę i mnie pięciu ochroniarzy ma powstrzymać. Nie powstrzymałoby cię pięciu, jest za mało pięciu. Naprawdę nie odnalazłbym się w tym, to nie jest mój świat, jeśli chodzi o to, ale jeśli chodzi o walczenie tam, promocje mają fajną, kasę na pewno też na to, żeby mi coś fajnego zaproponować, przede wszystkim na przeciwnika, bo ewentualnie w takiej federacji miałbym taką walkę, którą bym mógł stworzyć, ale no to mówię. To jest, myślę, że dalej niż bliżej do tego, żebym ja kiedykolwiek w takiej federacji zawalczył, a w KSW naprawdę nie narzekam. Może inni tam chodzą, bo narzekają, ale ja nie narzekam. Wydaje mi się, że też to, że jest tak dużo gal, teraz masz galę co miesiąc, to stworzyło też to, że ludzie mogą walczyć częściej. Te gale są po prostu, promują też ludzi, bo to Vioplay naprawdę moim zdaniem robi dobrą robotę promocyjną, że to się robi. Po prostu ogląda i to jest takie trochę kiedyś jak KSW było w Polsacie, bo Mameda i tych ludzi, no to stworzył Polsat w dużej części, że tak. To było tam. I Polsat i przede wszystkim też odbiorca jest inny tego KSW. Wiesz, mi nie zależy na lajkach i nie wiem, i komentarzach od 15-latków, którzy są grupą docelową, Fame i tak dalej. Bardziej mi zależy na kibicu sportowym, żeby się do mnie przekonał. I też takich kibiców jest też więcej, także wydaje mi się, że mi też sercem jest bliżej do takiej federacji. Ale nie wykluczam, nie będę mówił, bo potem mi ktoś wytknie, że jechał po frikach, a teraz tam są walczy. No nie, no bo różnie w życiu bywa, może mi się kiedyś zdarzyć i się zabezpieczam dzisiaj. To tak, już kończąc powoli, poobstawiamy, co tam będzie na narodowym. Mamed wygra? Tak, Mamed wygra. Mamed wygra, wydaje mi się, że jest zdrowotnie i jest w dobrej kondycji fizycznej. Wydaje mi się, że wygra. Dobrze. Jak myślisz, kto wygra? Marian, czy jak nazywa się ten Francuz? Saladin Parnasse. No właśnie. Jestem całym sercem za Marianem, znamy się bardzo długo, no od właśnie. Czasów bramek w Sogo, także jestem całym sercem za Marianem. Marian ma naprawdę bardzo dużo argumentów, jest niewygodny i dobry w każdej płaszczyźnie. Stawiam na Mariana. Jak będzie z Pawlakiem i z Romanowskim? Ciężko mi powiedzieć. Ja nie widziałem chyba, albo słabo śledzę walki Romanowskiego, która się przeniosła ze stójki do innej płaszczyzny. Tak, on jest niesamowity. Wszyscy wiedzą, tak, co robi, a on zabija. I leje, i wjeżdża. I myślę, a Pawlak jest niezwykle doświadczony. Walczył też w UFC, no, zawodnik wysokiej klasy. No myślę, że Pawlak wygra.
Czekaj, tam wtedy mamy jeszcze, żeby się jakaś reklama odpaliła, bo szukam całej karty. Wtedy mamy ja ci mogę powiedzieć. No dobrze, to mamy szpilę z Pudzianem na pewno. Szpilę z Pudzianem. 60 do 40 na szpilę stawiam, z uwagi na jego po prostu lepsze przygotowanie motoryczno-fizyczne i boksowanie stójka, od tego się zaczyna walkę. Pudzian się może, i Artur też z tego co wiem radzi sobie zapasy parterem, Pudzian się może zmęczyć, próbując go przewrócić na siłę, bo w stójce nie będzie podejmował raczej walki, stawiam na szpilę. A jak Wikłacz? Z tym Martinsem. Martins jest mocny. Mocny jest bardzo, ja w ogóle widziałem jego walkę na żywo dwa razy, ale widziałem jego walkę na żywo pod klatką na jego pierwszą walkę z Przybyszem. I jest bardzo mocny, ale Wikłacz też widziałem, jak się w parterze rusza Scott. Myślę, że spokojnie wygra Wikłacz. On duży, duży progres bardzo zrobił. Tak. No on się przeniósł tam chyba, zmienił klub i to tam... No, Gamera w Czerwonym Smoku. No, ja nie śledziłem jego kariery osobiście, po prostu rozmawiałem z kimś ostatnio o tej całej karcie i o zawodnikach i właśnie o nim tak, takie zdanie usłyszałem. To o czym jeszcze nie powiedzieliśmy? Radek. Aha, no właśnie. Radek wygrywa. Zdecydowanie. Myślisz, że Radek szybko? Radek jest już za mocny. No szybko, myślę, że nie, może szybko to nie, ale na pewno Michał już, Michał się pogubi w stójce z Radkiem, tak uważam. Radek go rozpracuje i Radek go rozbije. Bardzo lubię Michała, jest świetnym wojownikiem, no ale idzie świeża krew. Radek wygrywa walkę, potem o moją oczywiście pomijamy. Nie, nie, no Wrzosek wygra, potem czy? Jest, tak, zdecydowanie. Potem jest... Dobra, ty czytaj. Nie, nie, słuchaj, zareklamowałeś się. Ja to nawet wyłączyłem. No dobra, no to mamy tak. Adam Soldajew. A, no właśnie. A jeszcze Głowacki jest tak. Krzysiek Głowacki, tak. Wydaje mi się, że Krzysiek Głowacki powinien wygrać swoją walkę, bo będzie się ona toczyła w stójce, to na pewno. I tym bardziej, że walczy z bokserem, o wiele mniej doświadczonym. No i co by nie mówić, raczej słabszym. Nie jest to moja opinia, po prostu tak wynika z papierów. Także wydaje mi się, że Krzysiek Głowacki swoją walkę wygrywa. Walczy Adam Soldajew z... No. No ale wygra Adam Soldajew. Z Rutkiem. A, z Rutkiem. A no tak, z Rutkiem. To będzie super walka. No to nie, ja mi się coś pomyliło, że Adam Soldajew z kim za granicę walczy. Wygra w tej walce... Mi się wydaje, że to będzie takie męczenie zapaśnicze ze strony Rutka i że on wygra na punkty. Taką przewagą zapaśniczą. Ale ten Soldajew też jest mocno pchany tam, żeby... Pchany. To też nie jest tak, że jest pchany. Nie, czyli nie, to nie jest negatywne, tylko że... Tak, ja wiem, jest o czym taki, mówię, że jest promowany. Jest ciśnienie na niego. Może, natomiast myślę, że też jego z tej walki wyniki to bronią. To wiesz, dopóki ktoś wygrywa, to nie ma problemu. Ale ta ostatnia taka na siłę, bo tak naprawdę było ciężko. Nie wiem, czy pamiętasz. Nie pamiętam, z kim ostatnio walka. Ja nie wiem z kim, ale pamiętam, że to oglądałem i naprawdę tam była męczarnia to i to olbrzymia z tego. No, Rutek jest bardzo dobrym zapaśnikiem. Do tego jeszcze toczył pojedynki w boksie na Babilonie, także w każdej płaszczyźnie może sobie poradzić. Myślę, że Tujka Soldajewa nie będzie dla niego też przeszkodą, a zapaśniczo myślę, że może być mocniejszy. Jeszcze Szymański. Roman Szymański z Mirceą, tak? To jest rewanż? Tak, dwójka. Ja bym stawiał na Romana Szymańskiego, no. Tak, stawiam na Romana Szymańskiego. W sumie to nie wiem dlaczego, jest to Polak. A druga sprawa, że zawsze pamiętam, że ja kiedyś z nim walczyłem w ogóle na tej samej gali na Fenie. Debiutowałem, co on walczył z Marianem. I po prostu zawsze miałem go za takiego mocnego zawodnika. Wydaje mi się, że on wygra. O Mameda ci pytałem, bo już zwariowałem. O Mameda pytałeś i uważam, że Mamed wygra. Tak. A to też będzie bardzo ciekawe. To będzie bardzo ciekawa walka, jak Mamed przede wszystkim się teraz prezentuje, bo z Pudzianem to ciężko było zobaczyć, jak się prezentuje, bo tam niewiele się w tej walce działo. I no, ciekaw jestem jego dyspozycji zdrowia. Też no, nie wiedziałem, że jest aż taki, za przeproszeniem, stary Mamed, jak ostatnio w metrykę spojrzałem. I zobaczymy, jak sobie będzie radził jeszcze w tym wieku na takim poziomie, no bo Askam to jest świetny zawodnik. Świetny, świetny i ja też ostatnio się widziałem, że on jest u Gamera w narożniku na UFC. Widziałem to, tak. No, tu on chyba trenuje w top teamie. No to mamy już, to wiem. Tak, widziałem, teraz sobie to przypomniałem. No dobra, a ten Wrzosek szybko wygrywa, czy? Ja już chyba raczej przyzwyczaiłem fanów raczej inaczej, nie przyzwyczaiłem jeszcze fanów do tego, że wygrywam swoje walki w pierwszej rundzie, ten knockout przychodzi. Zawsze mi się wydawało, że ja nie będę knockoutował rywali, a ja mam więcej knockoutów niż decyzji o wiele w swojej karierze już na ten moment, także
ja sprawiam ból powoli, 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 aż w końcu jest tak duży ten ból u przeciwnika, że już wysiada. Także ja myślę, że to będzie sprawianie bólu przez pierwszą rundę i w drugiej koniec. Tego ci życzę. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo.